Dziś jednak mam zaszczyt powitać Państwa na kolejnej, corocznej naszej konferencji górniczej. Największym myślę tego typu imprezę dla sektora. Już od lat spotykamy się z Państwem właśnie w listopadzie, w przededniu Święta Górniczego, w przededniu Balkonki. W tym roku jednak będziemy rozmawiać, mam wrażenie, w szczególnych okolicznościach, bardzo trudnej i cały czas pogarszającej się sytuacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. I mam wrażenie, że właśnie wróciliśmy trochę do tego roku 1998, kiedy powstał nowy przemysł. Złe wyniki finansowe górnictwa, brak płynności w części spółek, brak de facto decyzji, rozstrzygnięć, jednak atmosfera konfliktu ze stroną społeczną i trochę taki brak perspektywy na zmianę. Ale o tym właśnie będziemy chcieli z Państwem tutaj rozmawiać. Z tego co wiem, to wielu z Państwa chce usłyszeć taką informację, no właśnie jak to będzie, co będzie dalej z górnictwem w Polsce, z kompanią węglową, ale też częściowo z innymi spółkami. Liczymy na otwartą dyskusję, też będziemy chcieli zaprosić Państwa z sali oczywiście do takiej dyskusji. Ja chciałem jeszcze podziękować partnerom, którzy nam pomogli w organizacji konferencji. Dzięki temu zawsze nasze konferencje górnicze są bezpłatne dla uczestników. Chciałem podziękować Boston Consulting, Corum Group, Deloitte, Famur, Copex, PKP Cargo, Polski Cox, Grupa Powen, Wafa Pomp i Węgorko, też Górniczej Izbie Przemysłu Handlowej, też partnerom medialnym, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni, Trybuna Górnicza. Bardzo dziękuję, bo też zależy nam na tym, żeby to, o czym tutaj mówimy, było szerzej słyszane. Tytuł pierwszej sesji no jest dość wymowny. Węgiel w opałach, jak ratować polskie górnictwo. Rzeczywiście trudno było dać inny tytuł na taką sesję. Do udziału w sesji zostali zaproszeni pan Dominik Korosz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NRCZ Solidarność, pan Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, pan Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłu Handlowej, pan Jerzy Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pan Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, pan Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej, pan poseł Grzegorz Tobiszowski, pan poseł Zbyszek Zaborowski, pan Jarosław Zagorowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, pan Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80, pan premier Janusz Piechociński i pan minister Tomasz Tomczykiewicz. Niestety sytuacja jest dynamiczna i wszystko tak naprawdę toczyło się do ostatniej chwili. W ostatniej chwili wiedzieliśmy, kto ostatecznie będzie. Więc chciałem zaprosić tych, którzy jednak zdecydowali się na udział w tej debacie. Pan Dominik Korosz, serdecznie zapraszam. Pan Janusz Olszowski, zapraszam. Pan Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, zapraszam. Pan Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej. Pan Zbyszek Zaborowski i pan Leon Kuczarbiński, dyrektor w katowickim holdingu węglowym. Brak w debacie części osób też pokazuje, mam wrażenie, niestety trochę brak pomysłów na zmiany i brak zdecydowania w działaniu. I myślę, że może częściowo też obawa przed tym, co powiedzieć, szczególnie w tym gronie, tak? Bo tutaj nie można mówić takich rzeczy niekonkretnie. Przez okres wielu konferencji, przez te ponad 10 lat, jak organizujemy konferencję górniczą, mieliśmy bardzo różne sytuacje. W jednym był taki rok, gdzie jeden z ministrów zakazał spółkom węglowym udziału w tej konferencji, dlatego że nie zawsze pisaliśmy to, co mieliśmy pisać w opinii tamtego ministra. Były lata koniunktury, dobrych cen węgla, zysków spółek węglowych. Wtedy zawsze mieliśmy kompet, wszyscy chcieli i chętnie się pokazywali, zarówno politycy, ministerstwo, jak i zarządy spółek. No teraz jest rzeczywiście trudno, także bardzo dziękuję tym osobom, które są tutaj teraz z nami. Najpierw chciałem taki krótki, bardzo krótki film, trochę wspomnieniowy z ostatnich.
ostatniego roku z poprzedniej konferencji wypowiedzi Czeskiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Bardzo proszę o krótki film, pełne przypomnienie. Katalog pilnych działań do podjęcia w kampanii węglowej pewnie bardzo obszerny, bo problemów nie obywa. Rozumiem, że jednym z nich jest potrzeba w miarę szybkiego uwolnienia węgla, który zalega na zwałach, jest do około 5 milionów ton. No tak w istocie to jest w tej chwili najpoważniejszy problem kampanii, czyli utrzymanie płynności finansowej, tak by można było płacić koszty operacyjne, a przede wszystkim zapewnić finansowanie kosztów pracowniczych. Ma pan prezes obawę, że na końcu roku jednak zostanie wygenerowana strata? To, że oczywiście mamy tą obawę, bo ceny węgla są rekordowo niskie, to są ceny niższe niż w roku 2009, który był dla nas kryzysowy. Natomiast my mamy tą sytuację, że mamy na pewno koksowym i duże spadki, i duże wzrosty. Pewnie tym razem tak nie będzie, nie będzie tego dużego wzrostu, to może być powolne wychodzenie z dołka, powolne odbudowywanie się cen. Natomiast dzisiaj obawy o wynik mamy. Staramy się po pierwsze porządkować rynek tak, aby nasz węgiel nie konkurował sam ze sobą na polskim rynku. Teraz poszukiwać nowych rynków, nowych odbiorców, dzięki czemu będziemy w stanie zmienić całość, to będziemy część tego zwołu sprzedać, aby odzyskać pieniądze, które w tej chwili po prostu zalegają na to zwołu. Wszyscy teraz mówią o potrzebie zajęcia się górnictwem, o rehabilitacji węgla. Nie za późno, przecież już chyba mamy pożar tak naprawdę. Zgadzam się z panem redaktorem, faktycznie jest już bardzo późno. Nigdy nie powstał żaden spójny, kompleksowy plan rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. I sytuacja w górnictwie niestety jest konsekwencją tego. My musimy mieć pewność finansowania po pierwsze działalności operacyjnej w długiej perspektywie czasu, ale także działań naprawczych, tego będziemy. Chcemy mieć restrukturyzację, bo to brzydkie słowo, a w istocie nie da się w żaden sposób prowadzić firmy, a w szczególności prowadzić właściwie inwestycji. Naprawiać te firmy, się nie ma pieniędzy. Przyda Państwa kilka problemów. Problem niskich cen na rynku światowym, zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego. To chyba sytuacja też związana z definiowaniem polityki energetycznej, miksu energetycznego i sytuacja tego bezpieczeństwa energetycznego, na co wskazuje Ukraina. Stąd nawarstwienie tych problemów i ta duża dyskusja w tym okresie, która się odbywa na temat górnictwa. No dobrze, bo te problemy w górnictwie trzeba jakoś rozwiązać. Spółki muszą próbują, to wydaje się trochę mało dynamicznie, jednak zmieniać i patrzeć na to, co się dzieje. No to bez też znanych rozmów ze związkami. No niestety się nie będzie. Związkowcy muszą jednak spojrzeć wprawdzie w oczy, że tak dalej nie może być, bo po prostu wszystkie stracą pracę, a nie tylko ta część, która jest w nadmiarze. Nie zauważyliśmy przy tych rozmowach, które ja uczestniczyłem, żeby była tendencja do zrezygnowania przede wszystkim z takich elementów, które w znaczący sposób poprawią kondycję tych spółek, a można to zrobić bez szkody de facto dla pracujących. Wiemy, że związki nie akceptują programu naprawczego w kompanii węglowej, bo to największa spółka. Ale ten program kiedyś musi zostać rozpoczęty i realizowany, bo przewlekanie decyzji spowoduje to, że ta spółka po prostu upadnie. Czy należy się spodziewać, że jednak nie unikniemy w najbliższych latach likwidacji kopalń? Proszę Państwa, to wszystko zależy od decyzji, jakie zostaną podjęte przez władze polskich spółek węglowych. Myślę, że takim kluczem do odpowiedzi na pytanie, co się stanie w przyszłości, jest to, co zrobimy z efektywnością i z kosztami produkcji węgla w Polsce. I teraz, jeżeli uda się rzeczywiście wdrożyć tak systematycznie, systemowo do tego podejść i wdrożyć taki kompleksowy program poprawy efektywności w każdej ze spółek węglowych, który zarówno adresuje takie obszary operacyjne, jak i kwestie ludzkie, kwestie inwestycji, kwestie zakupów, efektywności handlowej i funkcji wsparcia. Jeżeli to rzeczywiście będzie dzień po dniu monitorowane, wdrażane też we wszystkich kopalniach poszczególnych grup, to wtedy taka systematyczna praca, myślę, że pozwoli nam obronić konkurencyjność polskiego węgla, jeśli nie wszystkich kopalń, wszystkich ścian, w których obecnie produkuje się węgiel, to przynajmniej dużej części z nich. Dużo mówimy, rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, ale
wracamy zawsze do punktu wyjścia i dzisiaj można by powiedzieć, że rok temu, dwa lata temu mówiliśmy o tych samych działaniach, które trzeba przedsięwziąć. Tematy rzeczywiście powracają. Myślę, że ten obrazek nie jest taki sam wszędzie. Patrząc na różne kompanie, różne aktywa górnicze w Polsce, widzimy, że sytuacja jest zróżnicowana. Są przykłady, które pokazują, że rzeczywiście pewne działania zostały podjęte, inicjatywy zostały wdrożone i tam ta efektywność jest cały czas bardzo dobra, utrzymuje się na wysokim poziomie. Są też przykłady prawda, kopalni, aktywów ścian, które no, nie są rentowne i mają nawet duże problemy. Także wszystko po prostu w naszych rękach. Dziękuję bardzo. No od maja niewiele się zmieniło, poza tym, że usłyszeliśmy, że nie ma trwale nierentownych kopalń, poza tym, że odwołano zarząd KHW. Ja przypomnę kilka danych, które pewnie Państwo znają, ale mimo wszystko na potrzeby tej dyskusji chciałbym je przypomnieć. Od 2003 roku górnictwo poza Bogdanką notuje straty. Za trzeci kwartał strata na sprzedaży, po trzecim kwartale 1,6 mld. Zobowiązania na koniec września to ponad 12 miliardów złotych. Kompanii węglowej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie udało się uprasować euroobligacji, które miały poprawić płynność finansową. Na zwałach jest już ponad 9 milionów ton węgla. Ceny węgla, które ja pamiętam rok, dwa lata temu, tu trochę, przynajmniej część rozmówców tak zaklinała rzeczywistość i wieszczyła, że jednak ceny węgla w przyszłym roku się odbiją i to poprawi sytuację. No jednak ceny węgla cały czas to jest tam 71-72 dolary węgla energetycznego i nie widać w zasadzie perspektywy na wzrost cen węgla. Przypominam, 2011-2012 to było około 120 dolarów. Import, który był wskazywany jeszcze właśnie w maju jako główny winowajca, czy jeden z głównych winowajców wszystkich problemów górnictwa, to z tego, co pokazują dane, w zasadzie nie rośnie, bo to jest cały czas teraz podobna prognoza na ten rok, to jest około 10 milionów ton węgla, a w 2010, gdzie nie było tak źle, to było 14 milionów ton węgla, w 2011 15 milionów ton importowanego, czyli w zasadzie, patrząc tak historycznie, to w sumie ten import zmalał. Wynagrodzenia to w przypadku kompanii węglowej, to pewnie prezes to sprostuje jeszcze, czy poprawi to około 60% kosztów całości. Wydajność w tym roku na pracownika to jest trochę ponad 500 ton, Bogdanka 1100, także to jest rzeczywiście duża różnica. No i z takich danych, to patrząc na kompanię węglową, no wybrane kopalnie, jak na przykład kopalnia Przeszcze, wynik na sprzedaży minus 247 zł na tonę, KWK Sośnica minus 195, w KWK Sośnica wynik netto minus 175 milionów, KWK Przeszcze minus 84, Piekary minus 33, KWK Bobrek minus 74. Rzeczywiście to są duże dane. No i wczoraj, bo to jeszcze wczoraj miało miejsce spotkanie, dwa spotkania w Warszawie w sprawie górnictwa. Jedno na bardzo wysokim szczeblu z udziałem pani premier Kopacz, pana premiera Piechocińskiego. Tutaj cytat pani premier: całościowa naprawa górnictwa nie odbędzie się bez inwestycji, ale nie będzie to polegać na dosypywaniu pieniędzy. I też wczoraj powołano nowego pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Pan Wojciech Kowalczyk, były wiceminister skarbu, przychodzi do Ministerstwa Gospodarki jako sekretarz stanu. Drodzy Państwo, i teraz chciałbym tak, znaczy z jednej strony diagnoza sytuacji, jaka jest sytuacja, jakie są przyczyny tej sytuacji, ale przede wszystkim potem w drugiej części no właśnie na to pytanie, jak ratować polskie górnictwo, jakie są pomysły. Może rozpocznijmy od pana prezesa Tarasa, bo tu myślę, wszyscy najbardziej oczekują tego
co będzie dalej, ale może też krótko, no bo Pan rzeczywiście jest, no zastał tę sytuację, więc może najpierw Pana diagnoza, a potem jakby Pana propozycja, co dalej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tą diagnozą można byłoby przeprowadzić jakby w dwóch perspektywach czasowych. Jedna to bieżący stan, cofnięcie się mniej więcej do roku 2011-2012 maksymalnie. Ewentualnie należałoby się zastanowić, czy tej diagnozy nie przeprowadzić w dłuższym okresie czasu i cofnąć się praktycznie do czasu Polski komunistycznej. I zadać sobie pytanie tak naprawdę, czy to, co się dzisiaj dzieje, nie jest efektem pewnych działań, decyzji, które podejmowano były w latach 60-70. Wydaje mi się, że skupiamy się na polskim górnictwie, na skutkach tego, co się dzisiaj stało tylko w krótkookresowym czasie. To jest takie najbardziej proste rozwiązanie i pominięcie konieczności zastanowienia się nad historią przemysłu, historią górnictwa w Polsce. Jeżeli Państwo pozwolą, pewnie trochę za długo będę mówił, ale proszę wybaczyć. Bo w gruncie rzeczy Polska nigdy i polski przemysł nie rozliczył się ze swoją historią górnictwa w szczególności. Otóż moja prywatna diagnoza dotycząca obecnego stanu jest taka. W latach 60., latach 70., kiedy intensywnie budowano w Polsce kopalnie, ale nie tylko kopalnie węgla, także kopalnie innych minerałów, rudy, cynku, ołowiu, miedzi. Polska po prostu nie miała innej waluty. Był to jedyny sposób na to, żeby można było handlować ze światem. Byliśmy krajem surowcowym, który musiał kopać różnego rodzaju surowce, żeby można było posiadać jakąkolwiek walutę wymienialną. Tą walutą wymienialną były polskie surowce. Czyli w wyniku tego budowano ogromną ilość kopalń. Śląsk to jest 72 kopalnie węgla kamiennego. Ale zatrudnienie ludzi i utrzymanie ruchu tak ogromnej ilości zakładów przemysłowych wymagało specyficznego systemu, który po pierwsze przyciągnąłby kadry pracowników i menedżerów, szkolenia i utrzymania całego tego ogromnej grupy społecznej, która miała za zadanie wyfedrować ogromną ilość węgla jako waluty wymienialnej dla naszego kraju. Dlatego też stworzono specjalne przepisy, specjalne warunki, dla których to warunków większość ludzi z całej Polski, jak Państwo wiecie, to nie Ślązacy wyłącznie, rodowici Ślązacy pracują dzisiaj w kopalniach i pracowali wówczas w kopalniach, tylko Śląsk zatrudniał mnóstwo osób przychodzących z zewnątrz kraju. Ja również należę do tej grupy ludzi, która przyszła do Śląska z Lubelszczyzny po to, żeby zdobyć zawód, nauczyć się i pracować jednocześnie za dobre pieniądze. Dzisiaj wszelkie regulacje, w szczególności regulacje socjalne, które pozostały nam w spadku po ówczesnej historii, w dużym stopniu przy zmieniających się warunkach, które w chwili, kiedy Polska wchodziła do Unii i uwolniła gospodarkę z gospodarki komunistycznej, socjalistycznej, zmieniły na gospodarkę kapitalistyczną, istotnie obciążają i wpływają na efekt naszego górnictwa, na wyniki naszego górnictwa. Górnictwo dzisiaj poddane presji cen zewnętrznych pochodzących w tej chwili jako ceny benchmarkowe, głównie z europejskich portów Ary, powodują to, że polskie górnictwo musi być poddane międzynarodowej konkurencji. Niestety ten cały historyczny spadek, w tym bardzo krótkim, który się chciałem przedstawić, powoduje to, że nie jesteśmy konkurencyjni. I to jest jeden element tej diagnozy, o której należy nie zapominać. W związku z tym wypominanie nam, górnikom, wypominanie stronie społecznej faktu, że górnictwo ma bardzo wysokie koszty socjalne, bardzo wysokie koszty pracy, jest po prostu nie na miejscu. W chwili, kiedy przechodziliśmy z ustroju socjalistycznego do ustroju kapitalistycznego, należało się zastanowić nad tym, co zrobić ze wszystkimi warunkami socjalnymi funkcjonowania górnictwa, żeby one w przyszłości nie obciążały tego górnictwa. I skutek ten dzisiaj pokutuje tym,
że koszty, o których Pan powiedział, płacy w górnictwie wynoszą 60% przynajmniej w kompanii węglowej. Na marginesie chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz, że w istocie płace górnika, i tutaj pewnie Pan Dominik Kolusz mnie poprze, na warunki, w których tu ludzie pracują, wcale nie są wysokie, bo 6,5 tysiąca złotych brutto dla pracownika, a netto do ręki około 4 tysięcy złotych, to nie jest porażająca wypłata. Z tego należy sobie zdać sprawę. Natomiast problemem nie jest poziom wypłaty, problemem jest wydajność. Jeżeli zatrudniamy dwa razy za dużo ludzi niż to, co powinniśmy w istocie zatrudniać, no to nic dziwnego, że mamy bardzo wysokie koszty płacy. I to jest kolejny element diagnozy. Mamy przyrost zatrudnienia w kopalniach i bardzo niską wydajność. To w pierwszej części pewnie Pan Dominik już się zgodzi, ale w drugiej pewnie już nie, ale to za chwilę zapytam. Proszę pozwolić skończyć. Otóż ten przyrost zatrudnienia, który dzisiaj jest tylko faktem, stwierdzą fakt, jest pochodną z kolei innych kwestii. Otóż Górnictwo Śląskie i Kopalnie Śląskie to nie są kopalnie, które zostały zaprojektowane dzisiaj na nowym złożu, w absolutnie nowych obszarach górniczych, w których mamy czyste, niewyeksploatowane pokłady, mamy dostęp i możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, nowoczesnych maszyn i urządzeń. Górnictwo polskie, Górnictwo Śląskie, to jest kilkaset lat praktycznie istnienia, 200 lat niektóre kopalnie mają, tak? Więc one były projektowane, budowane i eksploatowane przez bardzo długi okres czasu. Zasada w nowym górnictwie jest taka, że zaczyna się od eksploatacji najlepszych ekonomicznie efektywnie uzasadnionych pokładów. Dzisiaj najlepsze pokłady zostały już dawno wybrane. Schodzimy coraz niżej, coraz głębiej, sięgamy po coraz trudniejsze złoża w warunkach, które powodują wzrost kosztów, ale także konieczność zatrudnienia odpowiednio większej ilości ludzi. A więc to warunki górniczo-geologiczne, a także fakt dekapitalizacji, ale dekapitalizacji nie tylko samego majątku trwałego w sensie jego zużycia, ale także dekapitalizacji technicznej, technologicznej, projektowej powoduje to, że musimy zatrudnić odpowiednią ilość pracowników po to, żeby w ogóle to wydobycie w tych warunkach można było utrzymać. I to jest kolejny element tej diagnozy, który powoduje, że dzisiaj mamy takie, a nie inne koszty. Jeżeli tego dołożymy w gruncie rzeczy niespecjalnie mocno obciążające górnictwo świadczenia publiczno-prawne, wszelkiego rodzaju podatki, to te wszystkie elementy składają się na to, że koszt wydobycia węgla w kompanii jest to w tej chwili planowane przez nas około 313 zł, a przy tak dramatycznym spadku cen, jaki dzisiaj zafundował nam świat, nie jesteśmy w stanie w krótkim okresie czasu zamknąć bilansu między kosztem a ceną węgla. I to jest sprawa, która nie jest możliwa do zrealizowania, czyli zamknięcie tych kosztów w przedziale roku, dwóch czy trzech. Musimy liczyć na to, że ceny wzrosną, a jeżeli nie ma szans na wzrost ceny, to musimy zacząć zastanawiać się nad tym, czy istnieje jakieś ogólne, optymalne prawo, które steruje górnictwem, w myśl którego powinien postępować rząd, pisząc programy dla tego resortu i także my, menedżerowie i strona społeczna. Otóż jest taka diagnoza, ja o niej już wielokrotnie mówiłem, powtórzę to kolejny raz. W górnictwie istnieje trójkąt optymalizacji, który mówi, i ta definicja mówi tak, że spośród trzech tych wierzchołków trójkąta tylko dwa z nich można optymalizować. Trzeci stoi w opozycji do tych dwóch pozostałych. I przypominam Państwu jeszcze raz, te trzy wierzchołki trójkąta to jest koszt wydobycia węgla, to jest bezpieczeństwo wydobycia szeroko rozumiane i trzeci wierzchołek trójkąta wykorzystanie złoża, stopień wykorzystania złoża. Teraz podam przykład. Jeżeli myślimy o tym, aby koszt eksploatacji węgla był tani, a jeżeli jednocześnie chcemy utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, niestety musimy zapomnieć o tym, że będziemy federowali wszystkie złoża. Należy zrezygnować z eksploatacji tych złóż, w którym skumulowane warunki zagrożeń są tak wysokie, że powodują niemożliwość zmieszczenia się w rynku węgla z ceną towaru, który eksploatujemy, węgla, który eksploatujemy. I podobnie historia wygląda inaczej. Jeżeli przyjmiemy założenie, że chcemy mieć tani węgiel i jednocześnie będziemy szczerpywać wszystkie złoża, zapomnijmy o bezpieczeństwie. Będziemy płacili katastrofami, śmiercią ludzką
i niestety obniżeniem wszelkich standardów i kosztów bezpieczeństwa funkcjonowania pod ziemią. I trzeci przypadek, jeżeli chcemy bezpiecznie eksploatować i zgodnie z polskim prawem górniczo-geologicznym czysto wybierać złoża, zapomnijmy o małych kosztach i ktoś te koszty będzie musiał pokryć. Prawdopodobnie polskie społeczeństwo i polski budżet. I to jest, po co się mówi o tym jeszcze bardzo długo mówić, ale wydaje mi się, że takie krótkie naświetlenie Państwu tego, tej sytuacji w kontekście tego trójkąta optymalizacji, o którym mówię, jest przesłanką do tego, w jaki sposób racjonalizować funkcjonowanie polskiego górnictwa. Dokładnie w myśl tych zasad trójkąta, o których powiedziałem. Jeżeli będziemy strzepywać wszystkie złoża, gwarantując tym samym bezpieczeństwo energetyczne kraju i chcemy, żeby bezpiecznie pracować pod ziemią, za to musi zapłacić polskie społeczeństwo. I nie ma od tego odwrotu, bo praw fizyki, praw matematyki nie da się pokonać. Jeżeli mamy natomiast wyczerpać wszystkie złoża i utrzymać, przepraszam, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że za to ktoś musi zapłacić, jeżeli nie zoptymalizujemy kosztów w polskich kopalniach, nie ograniczymy wynagrodzeń, nie zwolnimy jakiejś ilości ludzi. Inny przypadek, w którym jest to możliwe, i teraz już odwołuję się do Pana zapytania, w jaki sposób można polskie górnictwo restrukturyzować, to ponoszenie kosztów przez pozostałą część polskiego społeczeństwa. Na przykład postulowana od dłuższego czasu przez związki zawodowe fuzja górnictwa, ale połączenie również z energetyką. Jest to rozwiązanie, w którym koszty górnictwa poniesie energetyka, a poprzez energetykę te koszty poniesie polskie społeczeństwo, płacąc wyższą cenę za prąd. To jest rozwiązanie o charakterze skrajnym, na które muszą się zgodzić politycy i muszą się zgodzić menedżerowie i górnictwa, i przede wszystkim menedżerowie energetyki. Po drugiej stronie skrajnej stoi intensywna i niestety bolesna ze społecznego punktu widzenia restrukturyzacja. Czyli wytypowanie tych obszarów i tych kopalń, tych pokładów, w których koszty eksploatacji, przynajmniej w perspektywie czasu i w horyzoncie czasowym, w którym nie ma szans na podwyżkę cen węgla, a zaraz Państwu powiem, co tu sądzę, nie są opłacalnie ekonomicznie do eksploatacji. A to oznacza likwidację części kopalń, likwidację części pól, niestety zamykanie części kopalń, redukcję zatrudnienia. I pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami, czyli takich, w którym górnictwo związane z energetyką na trwale będą wspólnie dzieliły biedę i utrzymywały się na powierzchni, gwarantując Polsce bezpieczeństwo energetyczne kraju. I tym drugim przypadkiem skrajnym, w którym koszty racjonalizacji wydobycia polskiego górnictwa de facto ponosi to społeczność górnicza, pracownicy, są warianty pośrednie, które można w jakiś sposób rozpatrywać. No, to byłaby zbyt długa moja wypowiedź. Niemniej każdy z Państwa jest w stanie coś takiego wyobrazić. I teraz już na sam koniec. Aby mogło się coś takiego stać, abyśmy mogli to górnictwo racjonalnie zmieniać, nie wystarczą zabiegi strony społecznej, nie wystarczą zabiegi menedżerów górnictwa, nie wystarczą zabiegi tu, na Śląsku. Jeżeli Warszawa, rząd polski nie napisze wreszcie, o czym mówiłem Państwu 6 miesięcy temu podczas konferencji ekonomicznej, nie napisany zostanie program. Program, który uwzględni wszystkie te elementy historii górnictwa polskiego. Miejsca, w którym się znajdujemy, Unii Europejskiej, faktu, iż w pewnym momencie do Unii Europejskiej wstąpiliśmy. Iż, o ile pamiętam, chyba w 2006 roku przyjęliśmy traktat lizboński, który de facto zaczął rozkładać polskie górnictwo. Faktu, iż w tym roku odbyła się kolejna misja i kolejne spotkanie premierów rządów krajów europejskich, które powiedziały, po 2030 roku nastąpi istotna redukcja emisji CO2. To jest kolejna, proszę Państwa, szpila, to jest kolejny nóż wbity w plecy górnictwa. To jest, że w kontekście tego wszystkiego, zdarzeń historycznych, nie napiszemy dla górnictwa polskiego nowego programu, w którym zdecydujemy się albo na oficjalne wspieranie górnictwa polskiego z budżetu państwa, albo po prostu na cięcie piłą tego górnictwa, to nie ma szans na to,
żeby nie było w tym górnictwie wstrząsów i żeby nie zdarzało się takich historii jak w tej chwili. Teraz już ostatnie zdanie na koniec dotyczące ceny. Proszę Państwa, cena węgla, jeżeli ktokolwiek z Państwa zajmował się obserwacją kosztów, nie kosztów, a ceny węgla na rynku, a ja ceny to obserwuję mniej więcej od 1993 roku, bo wówczas zostałem szefem handlowym w kopalni, zawsze w stosunku do ropy stanowiły, miały mniej więcej spread około 20%. Dzisiaj, i to jest ta perspektywa cenowa węgla na najbliższe lata, kiedy cena ropy baryłki Brent wynosi około 85-87 dolarów, minus 20% to jest mniej więcej 72 dolary. I cena ropy będzie decydowała o tym, ile będzie mniej więcej kosztował węgiel w Europie. W obecnych uwarunkowaniach, w szczególności tego, co się dzieje na świecie, gdzie kraje OPEC zmuszone zostały do produkcji ropy po to, aby utrzymywać celowo niską cenę ropy, gdzie jest to element rozgrywki politycznej pomiędzy wielkimi tego świata, Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, po to, żeby Rosja nie mogła sobie spokojnie zamykać budżetu, handlując gazem i ropą, no to proszę mi powiedzieć, czy jest ktoś w stanie przewidzieć, kiedy skończy się de facto ekonomiczny konflikt pomiędzy zachodnią, światem zachodnim, a światem wschodnim, w którym ceny ropy wreszcie wzrosną do poziomu ponad 100 dolarów, tak abyśmy jednocześnie liczyli na wzrost cen węgla. Bo ja nie potrafię ocenić takiego zdarzenia w perspektywie czasu. Sądzę, że ten konflikt będzie trwał jeszcze dosyć długo i cena cały czas utrzymała się będzie na poziomie 1052 dolarów. Dla kompanii węgla kamiennego, jeżeli węgiel nie będzie kosztował 100 dolarów, nie ma szans na racjonalne funkcjonowanie. To znaczy funkcjonowanie w całości jako rentowna firma, przy założeniu, że utrzymamy poziom zatrudnienia, że utrzymamy wszystkie kopalnie, które dzisiaj wędrują i utrzymamy mniej więcej poziom kosztu socjalnego, jaki dzisiaj mamy. Nie powiedziałem pewnie wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Ta moja wypowiedź była chaotyczna, ale powiem szczerze, że jestem zmęczony tym wszystkim, co się w kompanii dzieje. I nie ukrywam, że bardzo mocno liczę na nowego przedstawiciela w Ministerstwie Górnictwa, który, jak sądzę, dosyć racjonalnie podejdzie do problemów kompanii węglowej. I tutaj z tego miejsca jednocześnie apeluję do strony społecznej z prośbą o to, żeby rozumiały, jak bardzo kłopotliwa jest sytuacja kopalni i jak bardzo uwarunkowania zewnętrzne determinują to, co tej firmie będzie trzeba zrobić. Dziękuję Państwu. Dziękuję na razie. Jeszcze wrócimy do Pana Przedstawiciela. Pan Dominik Kolosz. Diagnoza, czyli przyczyny tej sytuacji i no i co dalej, czyli jakie rozwiązania? Dzień dobry Państwu, witam. Pan Prezes o wielu przyczynach tej sytuacji już powiedział. W tym, że niewątpliwie jedną z najważniejszych elementów tego, że górnictwo jest w takiej sytuacji, jest to, że mamy niedookreślony miks energetyczny w naszym kraju. My chociażby ostatnio, żeśmy się domagali od energetyki, od przedstawicieli właściciela, żeby było określone, ile węgla mamy produkować z węgla kamiennego, ile węgla mamy produkować z węgla brunatnego, ile też faktycznie energii będziemy produkować z OZE. I przy tym, co stało się 24 października, czyli po podpisaniu tak zwanego drugiego pakietu klimatycznego, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że my w perspektywie nawet nie 15-letniej, ale 10-letniej już energii z węgla nie będziemy produkować, tak jak w tej chwili, w granicach 80-paru%, ale w granicach niespełna 50%. A z tych 50% znacząca wielkość energii to może być energia z węgla brunatnego, a nie z węgla kamiennego. Ja mówię to w tym kontekście, żebyśmy wszyscy pewnie, my tutaj mamy świadomość na tej sali, ale myślę, że w Polsce i w strukturach właścicielskich nie ma świadomości, że polityka klimatyczna tak naprawdę jest gwoździem do trumny nie tylko tego, że wzrosną koszty energetyki, ale przede wszystkim gwoździem do trumny polskiego górnictwa. Myśmy wokół tej polityki klimatycznej przeszli troszeczkę boczkiem, a konsekwencje będziemy ponosić długofalowe i one mogą być bardzo brutalne. Bo to fajnie, że na dzisiaj buduje się nowe bloki energetyczne w Opolu, że będzie się modernizować Łagisze, ale nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy za 15-20 lat w tych blokach będziemy spalać polski węgiel, czy też jakiś węgiel importowany.
I dopóki państwo, tak jak to powiedział pan prezes Taras, nie zdecyduje się na to, z czego będziemy produkować energię, czy będzie to węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy też będą to niemieckie wiatraki, no to sytuacja będzie wyglądać coraz gorzej. Określenie miksu energetycznego zawsze się gdzieś tam pojawiało w politykach klimatycznych, które przez ostatnią dekadę się pojawiały, ale one nigdy nie było dotrzymane. Na dzisiaj zresztą mamy sytuację tego typu, że jak pewnie państwo doskonale wiecie, coraz mniej produkujemy energii z węgla kamiennego. Oczywiście ta produkcja w dalszym ciągu jest jeszcze tańsza, ale tańsza jest produkcja z węgla brunatnego i ktoś, mówiąc obrazowo, tą wajchę tam przestawił w Urzędzie Regulacji Energetyki i produkujemy więcej węgla z tego naszego konkurencyjnego węgla. Coraz więcej energii też będziemy sprowadzać i będziemy produkować z OZE. Także pierwszy element to jest określenie długofalowego miksu energetycznego z wykorzystaniem węgla do produkcji energii. I w tym kontekście pytanie oczywiście się nasuwa takie, o którym powiedziałem na początku, czy zapisy pakietu klimatycznego jesteśmy w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób zatrzymać. Jest to niezmiernie trudne. Tak w zasadzie eksperci twierdzą, że praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. I gdyby to okazało się prawdą, to bardzo brutalnie powiem, dłuższej perspektywy dla polskiego węgla jak 15-letniej nie widzę, nie widzimy. Następny element, jeszcze może zdanie o tej diagnozie i tak powiem w jednym zupełnie zdaniu. Jedną z też przyczyn sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy, jest to, że wszyscy się musimy bić w piersi, że przejedliśmy okres koniunktury. I to wszyscy, zarówno pracodawcy, związkowcy, zaplecze, zamiast inwestować chociażby w zakłady przeróbcze, żeby mieć lepszego gatunku węgiel, zamiast inwestować chociażby w lepszy sprzęt, zamiast inwestować w unowocześnienie tych dróg dojścia górnika do ściany, żeby rzeczywiście ten efektywny czas pracy był większy, myśmy tego nie zrobili. Te pieniądze gdzieś poszły na różnego typu buki. Ale podkreślam, uważam, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Następnym elementem, który należałoby zrobić w naszej ocenie, to jest kwestia polityki fiskalnej, bo owszem, po traktacie lizbońskim i po zmianie rozporządzenia 1407 dla górnictwa węgla kamiennego w Unii Europejskiej, które tak naprawdę zabrania pomocy publicznej, to my tej pomocy publicznej prawdopodobnie zgodę na jej udzielenie z Unii nie uzyskamy, chyba że tylko i wyłącznie na likwidację. Ale Unia Europejska nam nie zabrania, czy też nie nakazała nam stosować na przykład najwyższego VAT-u na węgiel, najwyższego VAT-u w Europie. Nigdzie nie ma 23% stawki VAT na węgiel kamienny. Unia Europejska nie kazała nam nakładać 23 podatków i para podatków na węgiel kamienny. To my zrobiliśmy to sami jako państwo, to zrobił właściciel. I tu niestety z przykrością stwierdzam, że kompletnie nie znajdujemy zrozumienia w strukturach właścicielskich, żeby ten system fiskalny zrekonstruować, żeby jego kształt był inny. Przegadaliśmy praktycznie rzecz biorąc całe pół roku od momentu słynnego szczytu węglowego z udziałem jeszcze pana premiera Tuska. Efekty, powiem szczerze, są średnie. Bo też nie ulega wątpliwości, że pewne działania ratunkowe, które zostały podjęte po tych spotkaniach i negocjacjach, szczególnie dotyczące kompanii węglowej, przyniosły efekt w tej postaci, że kompania nie upadła w czerwcu i jeszcze funkcjonuje, tak bym to nazwał. Natomiast te wszystkie nasze propozycje związane z polityką fiskalną do tej pory nie znalazły się nawet w sferze opracowań. Nikt się tym niestety nie chce zająć. My przedstawialiśmy własne opracowania, chociażby dotyczące VAT-u, chociażby dotyczące tego, że to obniżenie VAT-u nawet dla samego górnictwa, czy też dla samego systemu paliwowo-energetycznego w naszym przekonaniu nie będzie niezgodne z polityką unijną i nikt nie zarzuci nam tu niedozwolonej pomocy publicznej. Niestety na naszym opracowaniu się skończyło, Ministerstwo Finansów w ogóle swojego nie przedstawiło. Niedoskonała jest też ustawa o normach jakościowych, która miała zablokować kwestię importu węgla i tu myślę, że też dla nikogo z nas nie ulega wątpliwości, dla nikogo z państwa chyba też, że
import węgla jest jednym z najistotniejszych elementów tej trudnej sytuacji. Oczywiście ktoś powie, jest wolny rynek i każdy ma prawo wybrać sobie węgiel tańszy, lepszy gatunkowo. Tak, to prawda. Tylko do tej pory jeszcze nikt nie zrobił analizy, w jakim zakresie jest subsydiowany węgiel z Federacji Rosyjskiej. Bo on w kosztach produkcji i na samej kopalni jest pewnie tańszy od naszego węgla. A jeżeli ktoś zna się trochę na rynku, to konia z rzędem temu, kto udowodni, że przejechanie koleją transsyberyjską, na przykład do przejścia granicznego w Braniewie, kosztuje $1,5. A tyle ponoć kosztuje, czyli subsydiowanie państwowe dla przewozu tego węgla rosyjskiego powoduje to, że on jest konkurencyjny cenowo dla naszego węgla, ale dlatego, że jest subsydiowany. W ogóle tak jeden smaczek, jeśli chodzi o to subsydiowanie, jeśli państwo pozwolą. Ostatnio wpadł nam w ręce raport JP Morgan, który mówi o tym, że paliwa kopalne na świecie, oprócz Unii Europejskiej, chociaż Niemcy to jest taki kraj, gdzie są subsydiowane, ale są subsydiowane w różnej formie w wysokości $90 miliardów rocznie. Oczywiście to są wszystkie paliwa kopalne, bo to jest gaz, to jest ropa, ale to jest też i węgiel, zarówno kamienny, jak i brunatny. Najbardziej rynkowa gospodarka świata, gospodarka Stanów Zjednoczonych, subsydiuje swoje paliwa kopalne w wysokości rocznie około $12 miliardów. Oczywiście to nie są czasami subsydiowania bezpośrednie, ale to są subsydiowania poprzez system. Daje się ulgi podatkowe, nie ściąga się podatków, nie ściąga się zysku, tak jak to w tej chwili jest chociażby w Stanach, jeśli chodzi o słynny gaz łupkowy. U nas niestety, mimo naszych agitacji, mimo naszych propozycji związanych z tym fiskalizmem, nikt nie ma odwagi do tego podejść. A ja uważam i my uważamy, że gdyby system fiskalny w stosunku do górnictwa był znacząco zredukowany, może nie od razu byłoby super, ale długofalowo mogłoby to znacząco poprawić sytuację ekonomiczną polskiego górnictwa. Panie przewodniczący. A w kontekście tego importu powiem tylko tyle. Jak państwo pewnie wiecie, powstała ustawa o tak zwanych normach jakościowych i ta ustawa jest kulawa niestety, bo ona tak generalnie rzecz biorąc nie zablokuje tego subsydiowanego rosyjskiego węgla, a może też w niektórych ekstremalnych przypadkach spowodować, że będziemy mieli problem ze sprzedażą węgla polskiego. Co prawda wczoraj między innymi dyskutowaliśmy o tym, że rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, które ma wydać Ministerstwo Gospodarki, na szczęście jest jeszcze w fazie uzgodnień międzyresortowych i jest szansa, że tam nie będzie tak wysokich norm, które wyklucza nam przy okazji strzelam kopalnie Piast z naszego rynku, czy też jeszcze inne kopalnie, ale zwracam uwagę na to, że ta ustawa, zresztą tak samo jak ustawa o koncesjach na węgiel, są ustawami szybkimi, bardziej niestety można określić PR-owskimi niż ustawami, które mogą górnictwu pomóc. Jeszcze jeden element, który nie został wykorzystany, a powinien być wykorzystany, to kwestia zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, szczególnie dla polskiego systemu ciepłownictwa komunalnego. Ponieważ okazuje się, że ten rosyjski węgiel w większości jest dostarczany nie do polskiej energetyki, ale do polskiego systemu ciepłowniczego. A propozycja z naszej strony zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, która mogłaby spowodować, że właśnie ciepłownie komunalne mogłyby poza systemem zamówień publicznych kupować polski węgiel, też nie znalazła się na razie ze zrozumieniem. Państwo polskie musi się zdecydować, czy kupując za budżetowe pieniądze, za pieniądze podatników rosyjski węgiel utrzymuje miejsca pracy rosyjskiego górnika, czy też jest w stanie w taki sposób pomóc sektorowi, żeby kupować polski węgiel. Bo tak naprawdę można interpretować brak zgody i brak woli na zmianę tej ustawy w ten sposób, że bardziej jesteśmy zainteresowani, żeby pieniądze polskiego podatnika, co podkreślam, szły na biznes węglowy Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, ale się jeszcze wrócimy. Jeden element jeszcze tylko co do tych wynagrodzeń, jeśli pan redaktor pozwoli. Powiem tak, no proszę państwa, no pewnie w ostatnim okresie tylko ślepy by nie zauważył, że strona społeczna również z bardzo wielu elementów tych obciążeń socjalnych, a wynagrodzeniowych, o których mówił pan prezes teraz,
zrezygnowała, czy też zawiesiła na ostatnie chociażby porozumienie w katowickim holdingu węglowym, wcześniejsze porozumienia w kompanii węglowej. Nie ma takowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ale to wynika zupełnie innych sytuacji, przede wszystkim wzajemnego braku relacji pomiędzy partnerami, ale to nie pora, żeby teraz o tym mówić. I my naprawdę jesteśmy gotowi jako strona społeczna do zaciskania pasa, ale górnicy przede wszystkim muszą wiedzieć, że jak zacisną tego pasa, to będzie to pozytywny skutek dla firmy, w której pracują. Bo na razie to cała sytuacja górnictwa od 2 lat przypomina taki bieg średniodystansowca. Jest start, biegnie na 800 metrów, myśli, że już jest meta, ale jak dolatuje do tej mety, to każą mu dalej biegnąć te 800 metrów. I to jest tak nieskończoność. Oczywiście jest tak głównie z tej przyczyny, że właściciel wykazuje bardzo dużą, no nie powiem, że ignorację, ale bardzo dużą niekompetencję. Bardzo dużą niekompetencję w zarządzaniu sektorem. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i dotyczy to praktycznie biorąc całej dekady funkcjonowania górnictwa. Jeżeli muszę przerwać. Dziękuję bardzo. Jeszcze wrócimy. Ja powiem tak, wydaje mi się, że nie ma zgody w społeczeństwie polskim na dotowanie, dofinansowanie górnictwa, nawet górnictwa z energetyką. Pojawiają się nawet, jeden z burmistrzów, burmistrz Nowej Soli apelował, nie finansujcie, nie dotujcie górnictwa. I wydaje mi się, że gdyby zrobić takie referendum w Polsce, poza Śląskiem, to byłoby bardzo, za chwilę, byłoby bardzo negatywne w stosunku do dotowania górnictwa. Energetyka, niedawno organizowaliśmy taki duży kongres energetyczny w Warszawie, broni się i broniła się jak mogła przed jakimikolwiek relacjami kapitałowymi z górnictwem. Zacytuję członka zarządu, wiceprezesa Tauronu. Apeluję do kolegów w spółkach węglowych, nie szukajcie łatwych rozwiązań. Nikt nie pomoże górnictwu, jeżeli nie pomoże sobie samo, często poprzez krew, pot i łzy. Jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny, ja powiem tak, czy sytuacja w górnictwie, też chciałem zadać takie pytanie. Jednak pojawiają się prywatni inwestorzy, którzy chcą budować nowe kopalnie właśnie bez tych obciążeń socjalnych, bez tych obciążeń geologicznych czy strukturalnych. I my też jako PTWP mamy jeden z największych w Polsce takich serwisów i wydawnictw dla rolników. I gdyby tym rolnikom powiedzieć, że mają kupować polski węgiel, ale 100 czy 200 zł drożej, to wydaje mi się, że tam też nie będzie poparcia. Ja tak celowo to wywołuję, bo mam wrażenie, że troszeczkę szukamy właśnie tych łatwych rozwiązań. Bardzo proszę, pan prezes Olszowski, pan prezes Podsiadło, a potem jeszcze oczywiście do prezesa Tarasa i przewodniczącego Kołarzowa chciałbym wrócić. Chciałbym, żebyśmy teraz pomału, jakby już krócej o tej diagnozie, ale pomału tak naprawdę porozmawiali o tym, jak ratować polskie górnictwo krótkoterminowo, bo są pewne działania pilne, krótkoterminowe, a z drugiej strony, jakie są recepty te realne na przyszłość, tak żeby rzeczywiście to górnictwo było konkurencyjne, bo myślę, że przy wolnym rynku i przy tym, co mamy obecnie, to ciężko będzie apelować do społeczeństwa, żeby dopłacało do produkowanej tony węgla. Bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie. Panie prezesie, proszę państwa, na początek może tak jeszcze kilka słów na temat sytuacji górnictwa w kontekście sytuacji na całym świecie. Wiadomo, mamy nadpodaż węgla i to dużą, stąd niskie ceny i poszczególne kraje, główni producenci węgla, powiem inaczej, rządy tych państw wprowadzają pewne instrumenty ochronne, żeby bronić swoich producentów węgla, żeby ich chronić przed upadłością. Dane z ostatnich tygodni nawet i miesięcy. Chiny. Rząd chiński wprowadził limity produkcji węgla. Postanowili, że wprowadzą podatki, już wprowadzili podatki od węgla importowanego do Chin, a wczoraj doszły wiadomości, że mają obniżyć podatki od eksportu węgla, żeby napędzić koniunkturę i zmniejszyć VAT na węgiel eksportowany z Chin.
Indonezja, premier, przepraszam, Indie, premier Indii zwrócił się też chyba tydzień temu do największego producenta Coal India, żeby podwoili produkcję do 160 milionów, żeby całkowicie wyeliminować import węgla do Indii, żeby tam napędzić tą koniunkturę. To uderzy głównie w Indonezję, w Australię, głównych importerów węgla w tamtym kierunku. Australia kilka miesięcy temu zniosła podatki węglowe, żeby również napędzić tą swoją koniunkturę. Jest kryzys totalny światowy, jeżeli chodzi o produkcję węgla. Ceny są ogromnie niskie i trzeba robić jakieś działania, proszę Państwa, żeby takie górnictwa jak nasze, które ma z natury wysokie koszty, tak jak wszystkie górnictwa podziemne państw w Unii Europejskiej, my nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Musimy również chronić to nasze górnictwo, chociażby z tych przyczyn, o których tu powiedział przed chwilą pan prezes Taras, żeby nie poddać się tej głębokiej dekoniunkturze. Bo to, że węgiel będzie potrzebny w najbliższej przyszłości na świecie i w Europie również nie podlega żadnej dyskusji. Tylko skąd ten węgiel ma być? Czy to ma być polski węgiel? To jest największy problem. Jeżeli chodzi o ten wolny rynek, to się już zwracam do pana prezesa Kuśpika. Proszę Państwa, jaki ten wolny rynek u nas jest? Otóż ja, przygotowując się do dzisiejszej konferencji, przejrzałem sobie dane Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Ten urząd monitoruje pomoc publiczną dla różnych sektorów. I wątpię, czy ktoś z Państwa wie na tej sali, że w ubiegłym roku pomoc ogółem udzielona przedsiębiorcom to było 22 miliardy 700 milionów złotych, w tym tak zwanej pomocy publicznej prawie 16,5 miliarda. Bo trzeba tu sobie powiedzieć, że wsparcie państwa dla przedsiębiorców to nie jest tylko pomoc publiczna. Jeszcze kilka danych, bo to trzeba odkłamać tą rzeczywistość, proszę Państwa. Otóż z tych ponad 22 miliardów złotych 84% to była pomoc dla przedsiębiorców prywatnych. A jeżeli chodzi o takich największych beneficjentów tej pomocy, nie ma tu żadnej spółki węglowej, nie ma tu producenta węgla, jest owszem spółka restrukturyzacji kopalń, ale Państwu chyba nie trzeba tłumaczyć, na co te pieniądze idą. Ale ci główni beneficjenci to jest PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, to jest polskie LNG, to jest elektrownia, elektrociepłownia jakaś Nowa Sarzyna, to jest gazociągi przesyłowe, Gaz System, polskie sieci elektroenergetyczne, elektrownia Pontów. No przepraszam bardzo, no jeżeli takie podmioty otrzymują bardzo silne wsparcia ten rząd wielkości, no to ja się pytam, dlaczego górnictwo ma nie otrzymać tego wsparcia od państwa w sytuacji, kiedy się znalazło w tak głębokiej dekoniunkturze. Przestańmy mówić, że górnictwo nie może dostać pomocy publicznej dlatego, że nie może i kropka. Nieprawda. Jest to branża na tyle strategiczna i ważna, która oprócz tej produkcji węgla wykonuje bardzo wiele zadań takich publiczno-prawnych, które powinno państwo wykonywać i płacić za to. Dlaczego to górnictwo ma wsparcia nie otrzymać? Oczywiście, że może. Tak robią wszystkie cywilizowane państwa na świecie. Ratują swoje branże przed upadkiem, jak jest dekoniunktura. I w Polsce powinny takie same mechanizmy być zastosowane. Oczywiście oprócz tych wszystkich działań wewnętrznych, o których tutaj była mowa wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezes Podsiadło. Powinien być włączony. Włączony jest, tak, dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, ja zgadzam się generalnie rzecz biorąc z tymi uwagami moich przedmówców, ale moja opinia w kwestii przyczyn kryzysu, jaki obserwujemy w górnictwie węgla kamiennego,
jest nieco inna i może ona nie jest za bardzo, czy nie będzie za bardzo popularna. Wydaje mi się, że u podstaw tego kryzysu leży sama filozofia działania górnictwa. Ta filozofia może gdzieś tam korzeniami sięga daleko w głąb. Spółki węglowe były traktowane i same siebie traktowały jako spółki specjalnego przeznaczenia, jako spółki bardziej socjalne niż rynkowe. Mało kto się tam przejmował kosztami produkcji, mało kto się przejmował wydajnością pracy, stanem zatrudnienia, nadmiarem zatrudnienia. Uważano, że po prostu tak było, ma tak być i tyle. Koszty produkcji w porównaniu z ceną to też był taki temat bardzo, bardzo elastyczny. Dzisiaj obserwujemy na przykład ogromny nadmiar zatrudnienia w stosunku do wielkości produkcji nie wśród górników dołowych, nie wśród tych, którzy faktycznie wydobywają ten węgiel, ale mamy nadmiar zatrudnienia przede wszystkim w administracji, mamy nadmiar zatrudnienia w dozorze. To wszystko w sposób nieuzasadniony obciąża koszty wydobycia węgla. Jeżeli tej filozofii nie zmienimy, to myślę, że tutaj nie będziemy mieli sukcesu w restrukturyzacji górnictwa. My często, jak dyskutujemy na te tematy, to restrukturyzację rozumiemy jako taki bardzo radykalny program zmian przeprowadzany w krótkim okresie czasu. Tymczasem sytuacja gospodarcza na rynku polskim, gospodarce polskim, gospodarce światowej ciągle się zmienia. Restrukturyzacja jest więc procesem ciągłym. Firma nie może, nawet jeżeli bardzo dobrze funkcjonuje, spetryfikować się sama w sobie, prawda? Jest zadowolona, bo na rynku wszystko jest ok. Taka postawa prowadzi nieuchronnie do problemów przyszłości. Więc trzeba krok po kroku systematycznie dostosowywać się do rynku. I tego w górnictwie zabrakło. Tego w górnictwie zabrakło. Ta sytuacja, czy ta filozofia funkcjonowania, ona jakby skonfrontowała się z fatalną sytuacją rynkową. No wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja rynkowa dzisiaj. Ceny wprawdzie w ostatnim tygodniu wzrosły, proszę Państwa, to jest pocieszające, ale jesteśmy na topie. $74-75 na benchmarku ARA, a krążyły wiele tygodni w granicach $70-72. Daleko im jednak jeszcze do tego apogeum, które miało miejsce w 2011 czy 2012 roku. Więc również jeżeli chodzi o ceny węgla koksowego, raczej przynajmniej mamy taką nadzieję, tendencję do wzmocnienia tych cen, ponieważ poprawia się sytuacja w przemyśle hutniczym. Tym niemniej jednak nie ma co liczyć na jakąś radykalną poprawę sytuacji na rynku. Te ceny raczej będą mniej więcej na tym poziomie i chyba również w całym przyszłym roku utrzyma się podobna sytuacja. Więc jedynym ratunkiem dla nas jest po prostu radykalne obniżenie kosztów funkcjonowania. I to trzeba zrobić, jeżeli górnictwo polskie ma się utrzymać przez najbliższe 15-20 lat. Bo to, co tutaj powiedziane, jest absolutną prawdą. My nie wyeliminujemy węgla. Żadna polityka klimatyczna nie wyeliminuje węgla w ciągu najbliższych lat. Oczywiście ograniczy popyt na ten węgiel. Jest to niezwykle groźne. Ale w ciągu najbliższych lat, kilkunastu lat, nie ma takiej możliwości, żeby odejść od węgla kamiennego. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w świecie. Tak to wygląda. Problem tylko polega na tym, skąd ten węgiel będziemy brali. I musimy dokonać radykalnej restrukturyzacji, radykalnej zmiany filozofii działania górnictwa, jeżeli chcemy utrzymać polskie górnictwo na powierzchni.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Zbyszek Zaborowski, SLD. Bardzo proszę. Włączone? Nie. Włączone, włączone. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No cóż, Pan Prezes Taras dzisiaj zaczął od lat 60. i 70. No, można by zacząć od końca XVIII wieku, no bo wtedy rozpoczęto eksploatację węgla na terenie Górnego Śląska. No i jedno jest pewne, że mamy własne zasoby węgla i kamiennego, i brunatnego, i historycznie tak się ukształtowało w związku z tym, że energetyka jest oparta na węglu w 88%. W kamiennym to się ciągle zmienia, no ale ostatnie dane widziałem 53%. A więc stanowi o bezpieczeństwie energetycznym kraju. I teraz, czy węgiel w użyciu jest drogi, czy tani? Oczywiście koszty trzeba obniżać, no ale jak porównamy z alternatywnymi źródłami energii, no to OZE, które oczekuje oczywiście wsparcia z budżetu państwa, i tutaj w Europie oczywiście nikt temu się nie przeciwstawia, wręcz odwrotnie, no wyjdzie, że jest dwukrotnie droższe średnio od energii wyprodukowanej z węgla. Potencjalny atom, do którego Francuzi nas namawiają, a nawet był taki prezes Tauronu, który nas namawiał i chciał w Dolinie Soły budować, ewentualnie w Goczałkowicach, rozumiem, wzmacniając atrakcyjność turystyczną ziemi żywieckiej oraz radioaktywność w Goczałkowicach. No, być może chodziło o wzbogacenie terapii w tym naszym świetnym uzdrowisku. Kilka lat temu były takie pomysły publikowane, ale są poważne pomysły na poziomie kraju. Mowa jest o dwóch elektrowniach atomowych. Ja nie wiem, ile by wynosiłby realnie koszt energii z atomu, ale wiem, że na etapie inwestycji jest mowa o 60 miliardach złotych w przypadku jednej elektrowni. No powiedzmy, że blok 1000 megawatowy wyjdzie około 20 miliardów. W Kozienicach super nowoczesnych chcą zbudować za 6,3 miliarda na węgiel na 1075 megawatów. Poza tym przypominam, że nie mamy rudy uranu, więc własnej. Węgiel mamy, no może warto jeszcze raz to podkreślić. Oczywiście są sympatycy, kolega Kolosz mówił o miksie energetycznym, że trzeba go określić. No to prawda, z grubsza trzeba określić, tylko precyzyjnie będzie bardzo trudno. I gdyby dzisiaj go na sztywno docelowo określono, to obawiam się, że przyjęto by jakieś fikcyjne założenia w przypadku węgla, właśnie uwzględniając energię atomową, OZE, zgodnie z życzeniami Unii Europejskiej i ten potencjalny ciągle gaz łupkowy. Na razie wiemy tyle, że gazu mamy mało, ropy jeszcze mniej własnej, a węgiel mamy. Ponadto no, energia wyprodukowana z gazu jest droższa w dalszym ciągu. Więc ten nasz drogi polski węgiel wychodzi jednak summa summarum najtaniej. A mimo ubolewania wszystkich w Polsce i mimo faktu, że oczywiście, że węgiel za granicą wydobywa się taniej w Rosji, w Kolumbii, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, etc. No ale też fachowcy przed chwilą powiedzieli, że możliwości obniżenia kosztu przy naszym podziemnym górnictwie są jednak stosunkowo ograniczone. Ja nie chcę tu zapału prezesa Podsiadły osłabiać. Wyniki restrukturyzacji branży, mam nadzieję, za kilka lat będą imponujące, ale jest pewna bariera nieprzekraczalna możliwości obniżenia kosztów pracy i kosztów funkcjonowania całego sektora. Czy rząd powinien wesprzeć działania restrukturyzacyjne również pieniędzmi? No, może nie bezpośrednio, ale powinien się zaangażować. Jaki mamy problem w kraju? Kryzys narasta co najmniej od 2 lat. Od roku na równi pochyłej jest polskie górnictwo, a u nas się gada, z całym szacunkiem dla naszego seminarium i prezesa Kuśpika, tutaj również i na kongresie jednym, drugim, gadamy. Rząd podjął poważne rozmowy ze stroną społeczną w kwietniu. Jakie są efekty tych rozmów? No, mam nadzieję, no szkoda, że nie ma nikogo z rządu, może by nas poinformował w końcu, jakie są uzgodnienia. Na razie mam wrażenie, przyjęto taktykę przeczekania. Może ta koniunktura wróci, może kryzys się skończy
Najpierw do jednych wyborów europejskich, teraz do samorządowych, teraz przypominam, za 2 tygodnie mamy drugą turę wyborów, więc kiedy powstanie nowy program restrukturyzacji branży? Za 2 tygodnie. Czyli po wyborach strona społeczna kupuje te zapewnienia w dobrej wierze ze strony rządu. I co się wydarzyło do tej pory? Do tej pory, jeżeli idzie o gołe fakty, zrolowano zadłużenie wobec ZUS-u na kwotę, licząc z RSK, prawie 300 milionów złotych. Zrolowano na 1,5 roku. Ja rozumiem, że rząd wyliczył, że za 1,5 roku się kryzys skończy, no bo przesunięto o 1,5 roku. To był jeden fakt. Drugi, do Sejmu wpłynęły 2 projekty ustaw poselskie. Rząd użył tu rąk posłów Platformy Obywatelskiej. Notabene w Sejmie rząd zmienił te projekty nie do poznania, no bo były faktycznie nieudolnie napisane, mimo że od kwietnia była mowa o tych projektach ustaw, no w ostatniej chwili w trybie pilnym były obrabiane. Pierwszy, pan przewodniczący Kolosz już o nim wspomniał, o jakości, badaniu jakości i monitorowaniu jakości paliw, tak? Rozszerzono paliwa płynne, rozszerzono o stałe, a dokładnie węgiel kamienny, nie wiem dlaczego brunatny na razie pominięto. Widocznie kryzys nie jest tak naglący, jeżeli idzie o badanie jakości paliw. No, diabeł oczywiście, prezes Kolosz powiedział, że ustawa jest, no sugerował, że kiepska. Ustawa stanowi tylko ramę prawną i odsyła tak naprawdę do rozporządzenia ministra gospodarki. Diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście nie będę fachowców przekonywał, że w przypadku jakości paliwa, no, diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. W tym wypadku ustalanych przez Instytut Chemicznej Produkcji Węgla w Zabrzu, jak odkryłem. Oni te parametry ustalali. My pytaliśmy jako posłowie na komisji, na podkomisji, w Sejmie, kiedy będzie projekt rozporządzenia, bo bez projektu rozporządzenia ta ustawa nie ma sensu. Dostaliśmy tuż przed głosowaniem, nikt nie miał czasu go w ogóle zanalizować. No, wszystkie spółki go protestowały, węglowe, bo on tak naprawdę zajmuje się węglem komunalnym i zajmuje się węglem dla gospodarstw domowych. W dodatku ustawia parametry w ten sposób, że szkodzi polskiemu górnictwu. Dzięki wysokiemu rządowi za taki projekt rozporządzenia. Podobno ma być nowe rozporządzenie. Druga ustawa o koncesjonowaniu handlu węglem. No, pewnie dobry pomysł. Mamy tylko wiarygodne firmy, będą certyfikaty jakościowe. Nawet certyfikacja producentów się pojawiła. No to budzi moją nadzieję, że idzie o import węgla, bo nie wiem, czy producenci za wschodniej granicy się zgodzą na certyfikację w tym wypadku. I pewnie ma to większe znaczenie niż ta ustawa o badaniu jakości węgla. Na razie jeszcze nie weszła realnie w życie. To są jedyne sprawy, które rząd na razie podjął. Decyzja o powołaniu pełnomocnika budzi nadzieję, chociaż wolałbym powołania Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, a przynajmniej, panie prezesie, sprawiedliwie czas dzielimy. Prezes Taras mówił 25 minut. Ale to ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę. Okej, ja chętnie, tylko musimy mieć pewną bazę wyjściową. Dochodzę powoli do wniosków, panie prezesie. Jest kwestia tego przynajmniej, żeby energetyka i górnictwo było w jednym ręku, jeżeli idzie o właściciela. To trzeba zrobić szybko i to jest proste do zrobienia. Po drugie, trzeba się zdecydować, jak restrukturyzujemy branżę. Albo tego dżentelmena dokapitalizowujemy bardzo mocno, węglokoks, i przejmuje to górnictwo, przynajmniej oparte na węglu energetycznym. No jest taka instytucja, PIR się nazywa, Sienkiewiczowska Kamieni Kupa. Na razie żadnego projektu nie zrealizowała. Być może zgromadzony tam kapitał w końcu trzeba uruchomić. Albo łączymy węgiel energetyczny z energetyką, żeby prezesi nie mieli żadnej pokusy sięgania z boku i kombinowania i kupowania energii, bo przypominam, że dzisiaj energetyka ma zysk na dystrybucji, ale niekoniecznie sprzedając energię z polskiego węgla. Również sprzedaje energię importowaną. Tutaj systemowo trzeba coś zrobić. Druga sprawa już poruszana, panie prezesie, przez moich przedmówców. Fiskali z państwa polskiego. 22,7 miliarda obrotu
przychodów sektora w tamtym roku, 7,134 tysięczne miliarda złotych opłat i podatków. Kolega Kolosz mówił o 23. No, najwyższa pora w tym kryzysie obniżyć fiskalizm państwa. Nie ma innego wyjścia. A poza tym trzeba lansować polski patriotyzm, bo inni to robią. I to dotyczy instytucji państwowych, komunalnych. I nie może być tak, że Rosjanie znajdują sposoby na blokadę importu polskich owoców, warzyw, mięsa i innych wyrobów, a my mówimy, że nie da się ograniczyć importu węgla za wschodniej granicy. Co więcej, potęgujemy trudności. To jest pierwsza sytuacja w historii gospodarczej Górnego Śląska, że od 6 lat, a w zasadzie już 7 prawie, saldo mamy ujemne w obrotach z zagranicą węglem. Nigdy tak nie było, zwłaszcza w tych latach 60. i 70., które prezes Tarazmy wspomniał z łezką w oku, jak rozumiem. Teraz od 6 lat mamy ujemne saldo. I co robimy? Pan prezes teraz przychodzi na kompanię, mówi, że trzeba wysprzedać zapasy za wszelką cenę. Mogę cytować w gazetach. Dzisiaj co się dzieje realnie? Eksport polskiego węgla spada, a import rośnie w dalszym ciągu i saldo będzie gorsze niż w roku ubiegłym, a przypominam, że było ujemne. Zablokowano między innymi eksport drogą morską. Jest pytanie, czy ostatecznie. A więc nie zwiększamy bazy przychodowej górnictwa, ograniczamy, ponieważ dzisiaj koniunktura jest taka rynkowa, jaka jest. Wyciągnięto prosty handlowy wniosek. Trzeba zablokować eksport. Co się dzieje? Zwały rosną, mimo faktu, że produkcja też maleje, a zwały w dalszym ciągu rosną. Życzę szczęścia i wszystkiego najlepszego. Albo rząd podejmie się realnej restrukturyzacji i to w krótkim czasie przeprowadzonej, albo nie doczekamy nowej koniunktury na węgiel i wtedy faktycznie ci zawzięci ekolodzy wygrają ostatecznie, ale z ruiną polskiej i europejskiej w konsekwencji gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Katowicki Holding Węglowy. Proszę o krótsze wypowiedzi. Powinien być włączony. Proszę sprawdzić. No to może proszę od pana posła wziąć mikrofon. Teraz. Panie, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, zostało tutaj poruszonych tyle wątków i restrukturyzacyjnych i technicznych, że praktycznie no, trudno mi tutaj cokolwiek dodać takiego bardzo istotnego. Natomiast chciałbym wrócić troszkę tak w dół do tego, co się dzieje na rynku, co się dzieje na kopalniach, jaka jest pozycja tego węgla. Tu już było to poniekąd wspominane. No, mamy sytuację taką, jaką mamy. Mamy niskie ceny węgla na przyszłe lata, łącznie do roku 2017. Te prognozy są raczej nieciekawe dla górnictwa. Co się z tym wiąże? No, byłyby one zadowalające, te ceny, gdyby poziom cen na tych rynkach międzynarodowych był gdzieś na poziomie 105-110 dolarów za tonę. Wówczas ten węgiel, powiedzmy sobie, obcy nie byłby konkurencyjny na terenie Polski. Mamy sytuację taką, jaką mamy. To się niestety przekłada na import. Co się jeszcze przekłada na import? Proszę państwa, no funkcjonowanie kopalni to są przychody. Przychody to są produkcja, czyli ile produkujemy, co produkujemy i jest to wypadkową tego wszystkiego jest cena. To, co produkujemy, jest bardzo istotne. No proszę państwa, to, co mamy na zwałach, to niekoniecznie jest węglem. Mówimy, gdzieś cały czas pojawiają się w prasie informacje, że mamy tam olbrzymie ilości, miliony ton węgla na zwałach. Proszę państwa, ten węgiel, który, jeżeli produkujemy węgiel, to powinien być węgiel, na który jest popyt na rynku. Dzisiaj na rynku jest popyt na dobry węgiel, na węgiel niskosiarkowy. Jeżeli państwo przyjeżdżacie koło jednej z naszych kopalni, kopalni Wujek, zobaczycie, jak jedzie się tutaj aż furką, jest tam taka kubka usypana węgla. Wydawałoby się dobry węgiel, klasa 22-24, ale siarka jest 1-2. Proszę państwa, nie chcę nikt takiego węgla. Trzeba produkować pod odbiorcę. To się wiąże również z tym, co się dzieje na rynku, co generuje import.
brakuje nam węgli opałowych. Rynek ten komunalno-bytowy, proszę Państwa, zużywa w granicach 11,5-12,5 miliona ton węgla, a całe górnictwo produkuje tego, tych kwalifikowanych dobrych paliw, czyli tych sortymentów do kotłów, powiedzmy do gospodarstw domowych w granicach 7-7,5 miliona ton. To, czego nie ma, to jest importowane. To jest właśnie ten główny import, który wchodzi. Jeżeli go zablokujemy, no to nie będziemy mieli węgla opałowego, bo możliwości produkcyjne kopalń w tym zakresie są nieduże. Najwięcej tego węgla produkuje Katowicki Holding Węglowy, bo to jest 20% produkcji, ale średnia górnictwa jest to 10-12%, ponieważ cała pozostała masa są to miały węglowe, gdzie głównym odbiorcą jest energetyka, jest ciepłownictwo, jest przemysł. I nie zawsze ludzie kojarzą, jeżeli się obserwuje doniesienia prasowe, dyskusje dziennikarzy na ten temat, to wychodzą tam jakieś diametralne braki informacji na ten temat, co jest, co się produkuje, na co jest popyt i co jest dostępne na rynku, proszę Państwa. Dotyczy to między innymi właśnie tych cen węgla opałowego. Cały czas, co chwilę pojawiają się w prasie informacje, co się dzieje, że węgiel na kopalni kosztuje 300 zł, a gdzieś tam w Mławie u teściowej teściowa płaci 800-900 zł. Proszę Państwa, trzeba mówić, o jakim węglu mówimy. 90% produkcji zużywa energetyka. Te 10% to są specjalnego typu węgle, które są specjalnie wzbogacane w specjalnych urządzeniach na kopalniach. I to warto pokazać kiedyś, jak to wygląda. I te węgle są drogie. One są na bramie kopalni po 480, po 500 zł. Jeżeli do tego dodamy VAT 23%, jeżeli dodamy transport, gdzie na północ on kosztuje około 90 zł, jeżeli do tego dodamy marżę sprzedającego, w naszych przypadkach, powiedzmy, ci nasi autoryzowani sprzedawcy, to jest około 15%, to proszę Państwa, ta cena na północy no, wyniesie te 800-900 zł. Ale to nie jest takie przełożenie, to o czym mówimy. Trzeba liczyć, że 23% mamy VAT, że dokłada się do tego również w wielu przypadkach akcyzę. Także to jest, powiedzmy, jeden z elementów. W każdym razie, proszę Państwa, ten import, który mamy, on został głównie sprowokowany brakiem węgla opałowego. Oczywiście mamy import węgli, których brakuje na rynku. Są to pewne typy węgli koksujących, niezbędnych do przygotowania mieszanek koksowych. I to jest w zasadzie jeden również z głównych takich, jeżeli chodzi o wolumen ilościowy węgli, które są importowane. Natomiast pozostałe, tak jak mówię, sama energetyka, jeżeli chodzi o miały energetyczne, importuje około 1,5 miliona ton węgla, czyli jest to 4% zużycia. To nie jest dużo. Mamy sytuację taką, że braki węgla, braki jakościowe węgla, braki węgla odpowiedniej jakości pod te słynne paliwa ekologiczne. Proszę Państwa, rozbudował się mocno rynek tych kotłów ekologicznych właśnie do gospodarstw domowych. Brakuje węgla. I to jest to, co mamy dzisiaj w eksporcie. Ja jeszcze tak chciałem podsumować, żeby nie przedłużać tej dyskusji. Proszę Państwa, no mamy sytuację, jaką mamy, na którą się nakłada bardzo wiele parametrów. Zarówno to już było wszystko tu mówione, uwarunkowania wewnętrzne, zewnętrzne związane z pakietem klimatycznym. Mamy, proszę Państwa, mamy opracowaną politykę energetyczną Polski. Jest dokument, który istnieje i który mówi, że do roku tam 2030, do roku w tej chwili już jest nowszy, 2050, gdzieś tą bazą będzie węgiel. Będzie to węgiel kamienny, będzie to węgiel brunatny. Ta baza to będzie poziom gdzieś 40-50 milionów ton węgla, czyli mniej więcej można powiedzieć to, co dzisiaj mamy. Natomiast nasze potrzeby przyszłe będą ewentualnie zaspokajane z tytułu energii jądrowej. My mamy w planie budowanie dwóch elektrowni jądrowej. Mamy w planie budowanie potężnego pakietu energetyki odnawialnej, czyli głównie wiatraki, bo nic innego nam się nie zmieści w naszym bilansie. I ewentualnie, proszę Państwa, mamy kilka przewidzianych elektrowni gazowych, głównie po to, żeby podtrzymać tą energetykę odnawialną. Jeżeli ta baza, która jest zagwarantowana w tym programie energetycznym, nam się rozwali, czyli powiedzmy, no,
Nie będzie na to środków, bo banki nie dofinansują, nie będzie środków budżetowych, żeby to utrzymać, czy nie będzie, powiedzmy, innych sposobów, żeby doprowadzić do rentowności tego przemysłu, no to ewentualnie grozi, czy nie grozi, będziemy się musieli zastanowić faktycznie nad importem. Jeżeli byśmy chcieli zaimportować te 40-50 milionów ton węgla, no to musimy się liczyć z wydatkiem w granicach wtedy około 20 miliardów złotych. Jeżeli zastąpimy i węgiel brunatny, i kamienny gazem na przykład, teoretycznie, gdyby była taka możliwość, no to to już jest około 60 miliardów metrów złotych rocznie. Nie wiem, czy Polskę stać na tego typu, oczywiście my sobie tu możemy prognozować, jakby to wyglądało, ale w skrajnym przypadku tak byśmy mogli do tego dojść, że w sytuacji, kiedy na dzisiaj praktycznie węgiel gwarantuje nam pełną niezależność energetyczną, bo teoretycznie jesteśmy w 100% wyprodukować całe nasze potrzeby, jeżeli chodzi o potrzeby energii elektrycznej i ciepła, a ciepło jest poważnym dosyć, powiedzmy, pakietem, jeżeli chodzi o zużycie surowców energetycznych, bo Polska ma bardzo mocno rozbudowaną to, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo zdalczynne. Jest jednym z niewielu krajów w Europie, poza krajami nordyckimi, gdzie to ogrzewanie zdalczynne jest mocno rozbudowane. Więc musimy się liczyć z tym, że albo węgiel, albo alternatywne rozwiązania, które raczej są gdzieś w sferze marzeń, czy raczej trudno dostępne. Dziękuję bardzo za... Dziękuję bardzo. Znaczy, energetyka bezwzględnie potwierdza, że węglem będzie tym paliwem. No, kwestia, żeby to był polski węgiel, czyli żeby polskie górnictwo było na tyle sprawne, żeby mogło po dobrej cenie dostarczać ten węgiel. Znaczy, ja bym chciał przejść do tego, już do takich krótszych wypowiedzi i krótszych też konkretnych pytań. Znaczy, wydaje mi się, że znane są recepty ekspertów, czyli osób niezwiązanych ze stroną społeczną, niezwiązanych z zarządami, bądź już niezwiązanych z zarządami. Co trzeba zrobić? Ograniczenie mocy, czyli inwestycje w te kopalnie, w te ściany, które są rentowne, a nie te, które są trwale nierentowne i które są, to co pan prezes mówił, no jednak o zwiększonym niebezpieczeństwie też dla ludzi. Elastyczny, rynkowy system zatrudnienia, przerosty zatrudnienia, jednak duże przywileje części pracowników. Produkcja węgla. Tutaj zwrócono uwagę na kwestię zwałów i to często się powtarzało, często eksperci u nas na portalu o tym mówili, że no, górnictwo produkuje dużą ilość węgla, w części kamieni, tak naprawdę węgla mało słabej jakości. Ja dwa cytaty. Pan Jacek Korski, były wiceprezes Kopalni Węglowej. Dziś tak naprawdę oszukuje się ludzi deklaracjami, że nie będzie likwidacji kopalń i nie będzie zwolnień. Niestety bez likwidacji kopalń i bez zwolnień kompania węglowa nie ma szans wyjść z tego dołka. Pan Janusz Steinhoff, nie można zaklinać rzeczywistości, trzeba stawić czoła realnym problemom. Trzeba usiąść do stołu i rozmawiać o zmianie organizacji pracy, o redukcji kosztów, w tym również o potrzebie likwidacji trwale nierentownych kopalń. Panie prezesie, do pana prezesa Tarasa, krótkoterminowo, jaki jest pomysł na wyjście z załoga kompanii węglowej i długoterminowo? Czy można w ogóle mówić o realnej restrukturyzacji bez właśnie przeniesienia czy funkcjonowania produkcji tylko tam, gdzie ta produkcja ma szansę być rentowna, czy bez zwolnień, bez redukcji części przywilejów kompania ma szansę funkcjonować? Bardzo proszę, panie prezesie. Zadaje pani niezwykle trudne pytanie, dlatego że jak wszyscy tutaj jesteśmy na tej sali, to zdajemy sobie sprawę z tego, że górnictwo jest zbyt ważnym elementem gospodarki kraju, a jednocześnie zbyt ważnym elementem polityki kraju, aby można sobie było w tak prosty sposób odpowiedzieć na pytanie, ok, zamykamy 5 kopalń, zwalniamy 15 tysięcy ludzi, redukujemy wynagrodzenie o 15% i jesteśmy w domu, bo taka jest rzeczywistość. Wszyscy tutaj podkreślają, że Polska nie ma
polityki energetycznej ani polityki dla górnictwa, która określałaby w długim terminie, w jaki sposób management górnictwa ma postępować z tym górnictwem. Obecna, dzisiejsza polska polityka energetyczna kraju mówiąca o tym, że perspektywy do 2030 czy nawet do 2050 roku węgiel ciągle będzie stanowił jeszcze element, główny element produkcji energii elektrycznej w kraju, jest psu na budę tak naprawdę. Bo ona nigdy nie mówi o tym, w żadnym elemencie tej polityki nie jest zapisane, co będzie, kiedy zdarzy się dokładnie to, co się zdarzyło w tej chwili w górnictwie. Czyli że koszty istotnie rozbiegają od cen węgla. Bo ja zadam wszystkim tutaj pytanie, skoro wymagamy od menedżerów energetyki, aby kupowali drogi węgiel polski, to kto będzie tych menedżerów bronił przed prokuratorami, którzy zarzucą im niegospodarność? To jest problem całego polskiego systemu, w którym my bronimy się przed upadłością, a menedżerowie energetyki bronią się przed prokuratorami. I ten dylemat występuje wszędzie, w każdym elemencie branży paliwowo-energetycznej. Przepraszam tak na boku trochę pan, ale dzisiaj przeczytałem w mediach, że to na ławie oskarżonych zasiada dyrektor kopalni Halemba, któremu stawia się zarzut i zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 7 za wybuch, który tam miał miejsce, za śmierć 23 ludzi. A ja pytam, gdzie są na moralnej ławie oskarżonych ci, którzy zmuszali go do tego wydobycia, do federowania w podpoziomie bez odpowiedniej ilości wyrobisk w czwartej kategorii zagrożenia metalowego, w czwartej kategorii zagrożenia tąpaniami, bo ten człowiek miał wyciągnąć sekcję z dołu, bo nie miał pieniędzy, bo gdyby tych sekcji nie wyciągnął, to dzisiaj na ławie oskarżony siedziałby za to, że nie wyjął sekcji z dołu, bo przecież popełnił przestępstwo gospodarcze i niegospodarność. Albo siedziałby na innej ławie oskarżonych moralny za to, że zamykając ten rejon, zwolnił 2000 ludzi. Więc to są tego typu dylematy, proszę to zrozumieć. I dzisiaj ja mam pytanie, czy mam siedzieć na ławie oskarżonych przed społeczeństwem za to, że zamknąłem 5 kopalń i zwolniłem 15 ludzi, tysięcy ludzi? Czy mam siedzieć za to, że nie gospodaruję we właściwy sposób kopalnią, bo fatruję węgiel 40-złotową stratą? Czy na ławie oskarżonych mają siedzieć menedżerowie koncernów energetycznych za to, że kupują za drogi węgiel polski? Więc odpowiadam panu prosto na pytanie. Jeżeli mamy w szybkim tempie zamknąć różnicę między kosztami a przychodami, trzeba zlikwidować 5 kopalń, zwolnić 15 tysięcy ludzi. Jeżeli mamy utrzymać spokój społeczny i ma w naturalny sposób spokojnie przechodzić restrukturyzacja górnictwa polskiego, to niestety społeczeństwo polskie, to znaczy energetyka, musi ponieść koszty w jakiś sposób połączenia się z polskim górnictwem. Tak to wygląda. Ja już nie chcę mówić w szczegółach o tym, jak to ma wyglądać, bo to nie ma sensu. Na tym się należy dopiero zastanowić. To mogą być wskaźniki cen, po których energetyka będzie ten węgiel kupowała, to może nastąpić rozczłonkowanie kompanii, połączenie z energetyką, to może nastąpić fuzja górnictwa, potem fuzja całego górnictwa z energetyką. Pomysłów można mieć tu mnóstwo, ale istota, proszę Państwa, to jest to, że w tym procesie restrukturyzacji i zmian państwa, przechodzeniu z socjalizmu do kapitalizmu, zaplątaliśmy się tak bardzo, że Polska stała się krajem paradoksalnym. Dla mnie dzisiaj żaden problem jest złożyć dymisję i powiedzieć ministrowi, no to radźcie sobie sami. Ale ja chcę wiedzieć, po ile mam sprzedawać węgiel, komu, ile tego miksu będzie energetycznego, bo pan Kolosz powiedział o tym, że nie przewiduje, że miks energetyczny będzie stanowił tą większość. Zgadzam się, panie Dominiku, dokładnie tak, będzie jeszcze gorzej. Jesteśmy w Unii Europejskiej, która przyjęła określony kierunek dekarbonizacji węgla i albo wszyscy to zrozumieją, że ta dekarbonizacja węgla zniszczy górnictwo polskie, albo wreszcie napiszemy jakieś programy, które notyfikujemy w Unii i będziemy to górnictwo powoli wygaszać, bo taki jest niezbędny kierunek. Zostaną na Śląsku, o tym mówiłem już 5 lat temu, 4 albo 5 kopalń federujących węgiel rentownie, zostanie, nie wiem, może 2 kopalnie federujące węgiel koksujący, 1 albo 2 kopalnie w górnictwie lubelskim i tak to będzie wyglądało. Więc jakie są recepty? Receptą jest przede wszystkim decyzja tam na szczeblach władzy i nie w rządzie, panie pośle, tylko w Sejmie. To mają być ustawy sejmowe, które systemowe ustawy, drogi panie, systemowe ustawy, które pokażą, gdzie jest miejsce górnictwa polskiego.
bo jutro się zmieni rząd na rząd PiS-u, jutro się zmieni rząd na rząd SLD albo pana Korwin-Mikke, a problem pozostanie. Taka jest rzeczywistość. I albo partie, te, które rządzą dzisiaj i te partie, które są w opozycji, siądą wreszcie, przeproszą się i wymyślą jakiś sensowny program dla tego górnictwa polskiego, a drugie po prostu nie będzie. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, to rozumiem, co jest tak, że z jednej strony rzeczywiście jest apel o decyzję polityczną na szczeblu centralnym, sejmową, pan zwrócił uwagę. Patrząc znowu z tych krótkoterminowych projektów, które mają no, zapewnić tą płynność finansową, czy ten scenariusz przekazania, sprzedania części kopalń do węglokoksu, czy to już jest scenariusz, który już jest potwierdzony, to jest ta droga, czy tak naprawdę za 2-3 tygodnie się okaże, jaka będzie, można powiedzieć, droga dla górnictwa. Dzisiaj nie mogę odpowiadać za nowego ministra, tak? Ten minister dostał zadanie w ciągu 3 mniej więcej tygodni opracować nowy plan restrukturyzacyjny kompanii węglowej. Jednym z elementów jest rzeczywiście sprzedaż majątku. No skąd mamy wziąć pieniądze, jakich nie ma? Banki polskie pożyczyć nie chcą, sektor finansowy pieniędzy pożyczyć nie chce, sektor finansowy na Zachodzie wyśmiał nas, proszę Państwa, nie wiem, to jest pan Jarek Zagórowski. Nie ma, no ale jak przyjdzie, to zapewne powie dokładnie to samo, co ja. Amerykanie po prostu pukali się w głowę w kontekście tego, co się w Unii Europejskiej dzieje, mówiąc o pożyczeniu pieniędzy nam. W związku z tym nie mamy pieniędzy. Zachowujemy się w pewnym sensie jak upadły szlachcic, który wyprodukuje srebra rodowe. No skąd inaczej mam wziąć pieniędzy? Taka jest rzeczywistość. Znikąd pomocy. Więc mówiąc krótko, skoro potrzebuję pieniędzy na przetrwanie kolejnego roku, to muszę sprzedać te srebra rodowe, żebym miał czym finansować operacyjną i inwestycyjną działalność kompanii węglowej. No proszę nawet, czy jest ktoś na sali, który mi powie, skąd wziąć kasy, no to okej, jest jeszcze jeden pomysł, postawię sobie drukarnię, mennicę własną, nadrukuję dolarów i będę finansował działalność. Więc proszę zrozumieć, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w systemie gospodarczym, który stworzył takie, a nie określone zewnętrzne warunki dla funkcjonowania górnictwa. I na dzisiaj sprzedaż tych 4 kopalń jest tylko i wyłącznie ratunkiem dla finansów kompanii. Teoretycznie, o czym rozważaliśmy, moglibyśmy podwyższyć produkcję, ale licząc tak bardzo prosto, gdyby kompania węglowa miała wyprodukować węgiel w taki sposób, aby jednostkowe koszty węgla umożliwiły nam lokowanie tego węgla na rynkach zagranicznych, dzisiaj przy 14 kopalniach musielibyśmy produkować około 61 milionów ton węgla. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Więc tak wygląda rzeczywistość. To są działania o charakterze ratunkowym. Sprzedaż tych 4 kopalń. Natomiast jeżeli nie znajdzie się inny system finansowania górnictwa, choćby poprzez połączenie z energetyką, niestety nie obejdzie się przez bolesnych działań. Czyli bez zamykania części kopalń, bez redukcji zatrudnienia. I teraz pytanie, w jaki sposób tą działalność ograniczenia wydobycia w kopalniach nierentownych i restrukturyzacji zatrudnienia przeprowadzimy. Albo wolno, czyli pozwolimy na naturalne odejścia, albo szybko, bo znajdą się pieniądze na programy dobrowolnych odejść. Ale na Boga, to jest kwestia tam, na górze, nie tutaj. My mamy ograniczone jako management możliwości. Ja nie mam pieniędzy i nie mam pieniędzy nawet na program dobrowolnych odejść, bo dzisiaj sprzedając kopalnię, pokryję tylko bieżące koszty funkcjonowania. I to będę robił bokami, bo będę rozmawiał z siedzącym tutaj obok człowiekiem, w jaki sposób wypowiedzieć kolejne elementy kosztowe po to, żeby uzyskać, rozwiązać rezerwy. Ja mam kapitałów 400 milionów, a spalam 150 milionów miesięcznie. Taką stratę generuję. Za 2 miesiące mam ujemny kapitał i powinien położyć wniosek o likwidację upadłościową albo właściwie upadłościową kopalni. Więc to są takie problemy. Co z tego, że ja sprzedam te 4 kopalnie, będę miał 2,5 miliarda, załóżmy, jeżeli w ogóle węglokos ode mnie te kopalnie za takie pieniądze kupi i przetrwam rok czasu, jak co miesiąc będę generował 150 milionów straty i w styczniu muszę położyć wniosek o upadłość. No, albo to ktoś wreszcie w tym kraju zrozumie, i zrozumieją to wszyscy, od strony społecznej, przez management, aż po Sejm, panie pośle, po posłów. I coś z tej materii zostanie postanowione, bo tak jest dramatyczna sytuacja górnictwa, albo będziemy tu kolejną robili konferencję i będziemy bili pianę przez kolejne 2 lata, a skutek będzie taki, że się wywrócimy, bo ja nie będę czekał i mnie nie obchodzi to, czy mnie zdymisjonują, czy sam położę papier o rezygnację, tylko najpierw położę papier o likwidacji upadłościową kopalni.
Dziękuję bardzo. Pan Dominik Kolosz, przewodniczący Solidarności. No, pytanie tak, znaczy na co związki zawodowe, znaczy jakie związki zawodowe widzą rozwiązanie, na co są w stanie, co są w stanie zaakceptować. Tutaj myślę, ta wypowiedź pana prezesa Tarasa rzeczywiście jakby pokazuje w sposób taki dość dramatyczny, już bez owijania, bez szukania takich okrągłych słów, no, tragiczną sytuację kompanii węglowej. Na co związki zawodowe są w stanie się zgodzić? Jakie związki zawodowe widzą rozwiązanie? Bardzo proszę. Znaczy już to powiedziałem w poprzedniej swojej wypowiedzi. No, pragnę zauważyć, że związki zawodowe zgodziły się na wiele elementów obniżenia kosztów pracowniczych lub też nie robiły wokół tych elementów obniżenia larm. Przykład deputatu węglowego dla emerytów górniczych, przykład zawieszenia 14 pensji dla powierzchni, przykład ograniczenia jakiejkolwiek waloryzacji płac, przykład zdjęcia premii motywacyjnej w kompanii węglowej. Powiedzmy sobie szczerze, że nawet gdybyśmy teraz się zgodzili na to, że nie wypłacamy 14 pensji, to nie uratuje kompanii węglowej. To nie uratuje kompanii węglowej. Z drugiej strony w elementach pracowniczych tak bardzo często się podnosi, że kopalnia Silesia czy też kopalnia Bogdanka mają te koszty pracownicze mniejsze. Tak, mają, ale oni zdecydowanie więcej fedrują, bo mają zdecydowanie lepsze inne warunki. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, bo nie mam oficjalnych danych, ale prawdopodobnie taże kopalnia Silesia niestety zakończy wynik roku 2014 na minusie. Tak? I to jest niejako taki dobitny przykład, że system w naszym kraju jest do kitu. W skrócie, co trzeba zrobić w górnictwie? Proszę Państwa, no trzeba rzeczywiście bardzo szybko skonstruować długofalowy program funkcjonowania polskiego górnictwa. Nie 2-3-5-letni, ale co najmniej 30-letni. W skrócie bym musiał powiedzieć niemiecki. I my nie bójmy się tego, o czym tutaj wszyscy moi przedmówcy mówili. Nie bójmy się na miłość Boga do tej Unii wystąpić, że trzeba pieniędzy i trzeba subsydiowania polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. To robią wszyscy. Bo ja tu absolutnie się nie zgodzę z panem prezesem Podsiadą, który mówił o tym, że górnictwo nie dostosowywało się do gry rynkowej w Europie. No, jesteśmy chyba jedynym górnictwem głębinowym na świecie, który bez subsydiów państwowych się do tej gry nie stosował. Jesteśmy jedynym górnictwem na świecie, który bardzo mocno redukował pewne elementy kosztów. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia, chociażby w strukturze organizacyjnej, chociażby wewnętrznie, bo to komuś się to może wydawać pikuś, ale my w dalszym ciągu mamy zatrudnionych pod ziemią, pracujących na powierzchni, tak? To są też takie elementy, gdzie wewnętrznie też musimy dużo porządku zrobić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z pewnego nawisu pracowników administracyjnych, ale to z kolei, tak jak mówi pan prezes Taras, wymaga prawdopodobnie programu dobrowolnych odejść, na który kompania nie ma pieniędzy i w najbliższym czasie nic nie będzie. Program, który powinien być szybko opracowany, musi zawierać to wszystko, o czym żeśmy tutaj mówili, czyli redukcję kosztów fiskalnych, czyli zmiana struktury organizacyjnej, czyli powiązanie z energetyką. I on musi powstać rzeczywiście szybko. On miał powstać przez te 6 miesięcy rozmów z przedstawicielami właściciela. Tak jak wszyscy moi przedmówcy mówili, niewiele z tych rozmów wynikło. W tej chwili się wszystkim pali pod tyłkiem i na szybko chcemy coś zrobić. I nie wiem, powiem szczerze, czy to się uda do końca roku, bo te działania krótkofalowe. Pan prezes teraz doskonale zna moje zdanie na temat sprzedaży kopalń do węgla koksu, pan prezes Podsiadło też, ale to nie jest moje zdanie, bo to jest zdanie, które zostało wypracowane na bardzo długiej dyskusji na Radzie Gospodarczej funkcjonującej przy Premierze Rzeczpospolitej, gdzie zasiadają bardzo wysokiej klasy w mojej ocenie autorytety ekonomiczno-gospodarcze z panem premierem Bieleckim na czele. I Rada Gospodarcza stwierdziła, że początek końca firmy zaczyna się od tego, jak ta firma zaczyna wyprzedawać swoje aktywa. I powiedzmy sobie szczerze, że kompania węglowa sprzeda jeszcze jedną, dwie, trzy, cztery kopalnie, to już jest jej koniec.
No to jest jej koniec, ona się musi zwijać. A panie przewodniczący, też panie prezesie, a takie rozwiązanie, jak zostało zastosowane przy kopalni Kazimierz Juliusz, czyli wykorzystanie spółki restrukturyzacji kopalń, do znaczy, panie dyrektorze, to powinien być jeden z elementów tego długofalowego programu, tak? Bo ja tutaj się absolutnie nie zgodzę z pańskim stwierdzeniem poprzednio, że polski podatnik się nie zgodzi na to, żeby on płacił na polskie górnictwo. Po pierwsze, pan prezes Olszowski wyraźnie przedstawił, że polski podatnik nie wie o tym, kogo on tak naprawdę wspiera. I to wspiera na grube pieniądze. Po drugie, polski podatnik musi mieć świadomość, że ten program górniczy, który musi szybko powstać, on musi być realizowany na bazie bilansu dochodów publicznych, bo jeżeli nie będzie teraz wsparcia budżetowego, to ten polski podatnik będzie więcej płacił na bezrobotność, będzie więcej płacił podatku, bo generalnie rzecz biorąc z tego sektora podatki do budżetu państwa nie będą spływać i budżet państwa likwidacja górnictwa docelowo będzie kosztować więcej niż jednorazowa strzykawka w postaci pieniędzy. Generalnie wszystkie programy były oparte w Europie na bilansie dochodów publicznych. Polski program, jak i polski rząd by może takie programy skonstruować. Panie prezesie, czy takie rozwiązanie jak w przypadku kopalni Kazimierz Juliusz, czyli wykorzystanie spółki restrukturyzacji kopalń, czy to jest jeden z elementów, który może się pojawić? Z uporem maniaka będę podkreślał, że funkcjonujemy w Unii Europejskiej i albo z tej Unii wyjdziemy, albo będziemy się trzymali prawa unijnego. Spółka restrukturyzacji kopalń przejmuje Kazimierz Juliusz z pewną formą dotacji pieniądza z budżetu unijnego po to, żeby ją zamknąć. Więc pan mnie pyta po prostu o to, czy przekazując do SRK kopalnie, coś z tego konkretnego będzie. No to, że zostaną zamknięte. No i tyle. Ten jedno zdanie jeszcze, na miły Bóg, nie starzmy cały czas tym mówiąc, tylko wykorzystajmy to, że tam już mamy w Unii sukcesy, nie mieliśmy szefa Parlamentu Europejskiego, teraz mamy umownego prezydenta unijnego, mamy swoich komisarzy, a my cały czas w tej Unii jesteśmy na kolanach, bo wszyscy inni potrafią ratować swój przemysł, no przecież państwu nie trzeba dawać przykładów, stocznie francuskie, niemieckie, przemysł samochodowy niemiecki, to w okresie kryzysu wszystko jest subsydiowane w taki czy inny sposób, prawda? A my przyjmujemy to, co nam Unia każe i mówimy cały czas, nic nie możemy, bo to Unia, no. Spróbujmy po raz pierwszy powiedzieć, że nam jest potrzebne są takie, a nie inne rozwiązania i spróbujmy do tej Unii wystąpić właśnie o to, żeby ona się zgodziła na te rozwiązania. Dopóki tego nie zrobimy, to tak naprawdę się nie przekonamy, czy ono ma zabranie. Pan prezes Podsiadło, jeden z tych projektów, który właśnie się pojawia, to jest przejęcie przez Węglokoks części kopalń z kompanii węglowej Zakup. To pozwoli krótkoterminowo na złapanie przez kompanię tej płynności finansowej, ale w tym pakiecie tych kopalni raczej nie są te najlepsze kopalnie, tylko też są kopalnie raczej dość słabe. Jaki pomysł na ten potencjalny zakup ma Węglokoks? Co to zmieni, co to będzie oznaczało dla górnictwa i dla tych kopalń? Okej, ale zanim przejdę do tego pytania, jeszcze dwa inne wątki chciałem poruszyć. Otóż, proszę Państwa, jest przecież rzeczą zupełnie oczywistą, że rola górnictwa węgla kamiennego będzie się stopniowo zmniejszać w gospodarce polskiej, w gospodarce świata. Jest szereg czynników, które to powoduje. Polityka klimatyczna, wzrost kosztów wydobycia tego węgla w Polsce i inne czynniki. Apogeum wykorzystania węgla w gospodarce minęło i ten węgiel stopniowo będzie tracił swoje znaczenie. Ale będzie to długotrwały proces, to nie będzie nagły proces, to nie będzie nagłe odejście od tego węgla. To odejście nie może być też chaotyczne. Stąd też tutaj podzielam te uwagi, że opracowanie długofalowego programu funkcjonowania górnictwa jest niezbędne. Taki program musi być opracowany na szczeblu rządowym. Jak długo, w jakim tempie będziemy wykorzystywali węgiel kamienny w gospodarce, w jaki sposób, to wszystko musi być bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie określone. Jeszcze jeden rodzaj. Dzisiaj produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego jest jedną z najbardziej opłacalnych metod. 1 gigajoule węglu kamiennym dzisiaj, jak obserwuje się rynek krajowy, to jest 10-12 zł za 1 gigajoule. Jeżeli byśmy spalali biomasy krajowe, to jest 22, 23, 24, czyli prawie dwa razy tyle.
te słynne PKS-y, które importujemy również do Polski, do Europy, te odpady palmy kokosowej, olejowej, głównie importowane z Indonezji, to za jednego gigajoula w Gdańsku jest 31 zł. To świadczy o tym, jakie są paranoje w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. W szczególności, jeżeli chodzi o te PKS-y, bo przecież tam się wycina lasy deszczowe na Sumatrze, sadzi się tą palmę, czyli niszczy się środowisko, niszczy się te elementy, które utylizują CO2, ponosi się ogromne koszty związane z dostawą tego po to, żeby spalić po 31 zł, żeby kupić gigajoula po 31 zł czy 30 zł na fobie w Gdańsku. Problem tylko polega na tym, czy nasze górnictwo jest, czy będzie w stanie dostosować się do rynku, a więc dostarczyć ten węgiel odbiorcom, konsumentom krajowym po 10-12 zł za gigajoula. Tu jest pies pogrzebany, jak się to mówi. Czy jesteśmy w stanie, czy też nie. Jeżeli my się nie dostosujemy do rynku, jeżeli my się nie zrestrukturyzujemy, a generalnie trzeba patrzeć na siebie, trzeba zacząć od siebie, nie liczyć na to, że rząd coś zrobi, że jeden minister coś zrobi, drugi minister. Trzeba popatrzeć na siebie, zacząć od siebie, restrukturyzować, zmniejszać koszty, próbować złapać tą równowagę pomiędzy rynkiem a kosztami. I to jest w moim przekonaniu najistotniejsze zadanie, jakie stoi przed górnictwem naszym, polskim, w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o to konkretne pytanie, panie prezesie, no myślę, że tutaj i prezes Taras, i pan przewodniczący Kolarz już to mniej więcej przedstawili. Cztery kopalnie chcemy kupić od kompanii węglowej. Myślę, że to jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę całość sytuacji, bardzo dobry pomysł, dlatego że po pierwsze wydaje mi się, że będzie łatwiejsze przeprowadzenie całej tej restrukturyzacji i obu tych części, jakby tej części, która by przeszła do węglokoksu i tej pozostałej części kompanii węglowej. Po drugie daje to kompanii węglowej określony cash w gotówce, a więc daje czas na przeprowadzenie tej restrukturyzacji. To jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, że daje pewien dystans czasu po to, żeby krok po kroku łagodnie można było dostosować się do rynku. Jeżeli chodzi o nas z punktu widzenia węglokoksu, to my już w 2010 roku, formułując strategię, pisząc strategię dla węglokoksu, mówiliśmy o tym, że pożądane byłoby wejście bezpośrednie w wydobycie węgla, czyli osadzenie tego, co robimy, tego handlu, tego naszego podstawowego biznesu w produkcji. To jest naturalna konsekwencja rozwoju firm handlowych. Jeżeli się jest na rynku, handluje się jakimś towarem, to najczęściej tak się właśnie zdarza, że w pewnym momencie trzeba osadzić ten swój podstawowy biznes handlowy w produkcji, czyli powiązać się z produkcją. Cały szereg wielkich firm handlowych tak właśnie się rozwijało w Europie Zachodniej. I to jest jakby powielenie tej samej drogi. My budujemy firmę, która składa się z kilku branż. To są dwie, generalnie będzie to koncern górniczo-hutniczy i również tą działalność swą hutniczą osadzamy w produkcji hutniczej. Mam nadzieję, że nam się powiedzie. Te analizy, które przeprowadzamy w tej chwili, jeżeli chodzi o kopalnie, które zamierzamy kupić, i zresztą analizy, które zrobiła również sama kompania węglowa, wskazują na to, że jest tam duży potencjał do obniżenia kosztów produkcji. Oczywiście będzie bardzo wiele zależało od konsensusu ze stroną społeczną. Do tego przykładamy niezmiernie dużą wagę. Uważamy, że są tutaj szanse na to, żeśmy doszli do porozumienia ze stroną społeczną. Tak jak pan przewodniczący tutaj mówił, myślę, że przywódcy związkowi, działacze związkowi też doskonale rozumieją, w jakiej sytuacji znajduje się kompania węglowa, że pewne radykalne zmiany są niezbędne.
Przy czym chcę podkreślić, że nie mówimy o zmniejszeniu wynagrodzenia. W żadnym wypadku, w żadnych dyskusjach nie stawiamy kwestii zmniejszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie w górnictwie, to co tutaj mówił chyba, nie wiem, czy przewodniczący, czy pan prezes Taras, 6 tysięcy, czy lekko powyżej 4 tysięcy netto, nie jest wynagrodzeniem dużym. Jeżeli weźmie się pod uwagę i niebezpieczeństwo tej pracy, i nakład sił fizycznych i psychicznych, żeby ją wykonać. Więc my tego nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Natomiast system płac, system organizacji pracy musi być zupełnie inaczej skonstruowany i liczymy tutaj, że jeżeli przejmiemy te kopalnie, że w tej mierze dojdziemy do odpowiedniego konsensusu ze związkami zawodowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Zbyszek Zaborowski chciał, bardzo proszę. I pan Koczarbiński, bardzo proszę, krótkie wypowiedzi już. Dziękuję bardzo. Najpierw strategia. W Polsce obowiązuje strategia energetyczna do 2030 i rząd pracuje nad tą do 2050. Pracuje w takich horyzontach jak Unia Europejska, no tylko że z tego niewiele wynika. No, bo poza dokumentami strategicznymi jest potrzebny program operacyjny. Jeżeli idzie o działania legislacyjne, to przypominam, że 31 stycznia przyszłego roku kończy się ustawa restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. I potrzebna jest nowa ustawa. Do tej pory rząd projektu nie przygotował. I tutaj chciałem wyprowadzić pana prezesa Tarasa z błędu, że parlament jest w stanie sam wygenerować tego typu akty prawne. Na całym świecie projekt przygotowuje rząd. Parlament może albo zaakceptować program, albo nie. Może oczywiście poprawić projekt ustawy. Również to, co rękami posłów ostatnio zrobione, było napisane w rządzie, a wykorzystano klub poselski Platformy po to, żeby było szybciej, żeby było bez konsultacji międzyresortowych, etc. To są zbyt złożone dokumenty, trzeba mieć nie tylko zespół prawników, ale fachowców z branży i również od finansów, żeby taki program przygotować. I moim zdaniem diabeł nawet nie, przepraszam, w tym wypadku ten program docelowy jest mniej ważny w tym momencie niż działania ratunkowe dla polskiego górnictwa. One muszą być podjęte od zaraz. Nie można dalej gadać. 3 tygodnie to już jest krótki termin. Jeżeli tym razem realnie coś powstanie, to jest pierwszy dobry krok. A parlament tak działa, jeszcze panie prezesie, bo jasność, że ma rząd i opozycję. Ma koalicję i opozycję i funkcjonuje również coś w rodzaju dyscypliny partyjnej, a jak pan wie, raczej przestrzeganej w dosyć zasadniczy sposób. W sprawie górnictwa jednak dzieje się tak, że jak już coś rząd przedłoży, to jest przyjmowane zazwyczaj w drodze konsensusu w parlamencie. Te ustawy, które w końcu rząd napisał, zostały przyjęte prawie jednomyślnie. Opozycja, broń Boże, nie rzuca jakiś kłód pod nogi, tylko stawia pytanie, próbuje poprawić. Jesteśmy gotowi wszyscy do współpracy. No tutaj w regionie, jak już jesteśmy przy tym wątku, to nie ma woli ze strony koalicji niestety, żeby zebrać grupę śląską posłów. A to jest początek do pracy z całą resztą parlamentu i w konsekwencji opinii publicznej. I teraz pakiet klimatyczny nam jeszcze został i czy w Unii coś można zrobić, czy nie? No moim zdaniem poważnej rozmowy z Komisją Europejską się nie prowadzi. Prowadzi tylko w kontekście pakietu klimatycznego. Nie udowadnia naszej specyfiki, naszej energetyki opartej na węglu. W sprawie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego jest możliwe tyle, że przykład Kazimierza Juliusza, jeżeli wyczerpią się złoża w następnej kopalni, jest do zastosowania według obecnie obowiązującej dyrektywy do 2018 roku można płacić koszty likwidacji. Dzisiaj sektor sam nie jest w stanie wygenerować funduszu na likwidację kopalń realnie i to, że napisano w tej ustawie, że dotyczy to tylko kopalń postawionych w likwidację do końca bieżącego roku, moim zdaniem jest działaniem krótkowzrocznym. Pewnie tą ustawę znowu trzeba będzie nowelizować, bo w najbliższym czasie górnictwo samo procesu likwidacji nie będzie w stanie realizować.
Ona wygasa za rok. A napisano w projekcie nowelizacji tylko, że do końca bieżącego roku. Więc nawet w tym roku skrócono termin. Ale nowa ustawa, to co powiedziałem na starcie, jest potrzebna, tak? Bo ona się kończy dokładnie za rok. W sprawie pakietu klimatycznego rząd ogłosił sukces. My prosiliśmy w Sejmie, to jest jeszcze przyczynek do relacji rząd-parlament, żeby rząd pochwalił się opinii publicznej w Sejmie tym sukcesem. Pan marszałek na wniosek rządu oddalił to do Komisji Gospodarki. Mimo że pyskowaliśmy w tej sprawie w Sejmie, rząd sukcesem przed opinią publiczną nie chce się pochwalić dogłębnie, mówiąc, że sprawa jest zbyt skomplikowana. No więc, a ten sukces trzeba zanalizować dokładnie, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. To w tym celu, panie prezesie Kuśpik, jest potrzebne odrębne seminarium. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezes, koniecznie muszę na to pana dyktum odpowiedzieć. Otóż, drogi panie, przypominam panu, że Polska weszła do Unii w 2005 roku. Co się działo od 2005 czy tam 2004 do 2014 roku? Znaczy, że do tej pory było bardzo dobrze, dopiero w 2014 roku się zrobiło źle. Nie. Od momentu wejścia do Unii olano, mówiąc kolokwialnie, górnictwo i tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo panie prezesie, niech pan policzy, ile rządów było po drodze i dlaczego poważna dyskusja o przyszłości górnictwa nie była prowadzona w tym czasie. Dyskusję polityczną skończmy. Dokładnie. Było ileś tam rządów po drodze i na dobrą sprawę nic konkretnego z tego nie wynikło. A nagle dzisiaj wszyscy mówią, to jest problem tego rządu, tej koalicji. Ja kiedyś na tej konferencji mówiłem, że największym nieszczęściem dla polskiego górnictwa była koniunktura i wzrost cen węgla. To wbrew pozorom te lata, które były takie, spółki węglowe notowały duże zyski, myślę, że tak z perspektywy czasu okazały się największym problemem, bo w tych czasach wygenerowały duże stałe koszty. Bardzo krótko pan Czarbiński, bardzo krótko pan Orszowski, ale proszę dosłownie kilka zdań. Mikrofony są włączone, bardzo proszę. Mikrofony są włączone, proszę. Podsumowania. Ja się tutaj podpisuję pod tym, co powiedział pan prezes Taras. Również reprezentuję spółkę węglową i praktycznie było to jego takie dramatyczne wystąpienie. Proszę państwa, spotkamy się już któryś raz, przynajmniej 3-4 razy do roku organizowane są konferencje poświęcone górnictwu, poświęcone energetyce, polityce i tak dalej, i tak dalej. I my się tak zastanawiamy czasami, która będzie ostatnia, bo w tej chwili no, już dochodzi do takiego momentu, że chyba się to już wszystko rozwali, bo kończy się to praktycznie na gadaniu i to, co było powiedziane, nie ma żadnej reakcji. Wiadomo, że są uwarunkowania wewnętrzne, które trzeba zmienić, wiadomo, że są zewnętrzne, jesteśmy w Unii, jest pakiet klimatyczny, który niestety no, rozwala nam wszystko, bo to, co było tu mówione, proszę państwa, trudno załatwić pieniądze, trudno się rozmawia z bankami, zresztą no, to mają wszystkie spółki węglowe. Jest problem opłat za emisję CO2, górnictwo jest również tym obciążone, będzie coraz bardziej obciążone. Proszę państwa, wszystko, jak gdyby wiadomo, jak to chodzi, tutaj pan prezes Zaborowski powiedział, w jakim kierunku, czy kto ewentualnie ma to rozwiązać, ale od razu zamknął to grami parlamentarnymi, kto, jak, gdzie, do kogo poszło. No i to mi się tak wydaje, że znów się to, że, no ale znów się to gdzieś tam tak zamyka. Proszę państwa, jest to na pewno, ja tutaj, tak jak mówię, podpisuję się pod tym, co powiedział pan prezes teraz, jest to ostatni moment, bo cofnąć się z tego będzie bardzo trudno, albo i nie wiem, czy będzie możliwe, ale na pewno będzie to bardzo kosztowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko pan prezes Olszowski. Ja tak postaram się podsumować, odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje górnictwo i to tak natychmiast. Po pierwsze właściciela, którego nie ma do tej pory. Ktoś musi być reprezentant Skarbu Państwa, który będzie za to górnictwo odpowiadał. Dwa, rządowa strategia dla górnictwa, no przecież z lat poprzednich znamy takie programy. Trzy, w tej strategii ma być powiedziane, dokąd górnictwo ma zmierzać i jakie mają
plany podejmować zarządy spółek węglowych, ale również wszystkie firmy kooperujące z górnictwem. O tym jeszcze nie było do tej pory mowa. Ta strategia ma być wsparta pakietem ustaw, to znaczy ustawą o zmianie pakietu ustaw, prawo geologiczne, górnicze, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo podatkowe. My szereg rozwiązań już mamy. Nawet były one przedkładane decydentom, ale nie ma woli politycznej, żeby to przyjąć, nie ma woli politycznej, żeby wszcząć inicjatywę ustawodawczą, ani w rządzie, ani w Sejmie, panie pośle, niestety. No i na koniec tylko powiem, proszę państwa, no nie strażmy się tą Unią Europejską, bo jak my przyjrzymy się innym branżom, jakie funkcjonują w tej Unii Europejskiej, to widzimy, że w tej Unii da się praktycznie wszystko zrobić, a tą dekarbonizację też się da obejść. Niemcy zużywają coraz więcej węgla, budują nowe bloki, a gadają swoje, a robią zupełnie co innego. Także to też nie jest tak do końca, że ta Unia we wszystkim nam zakazuje. Musi być wola polityczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ostatnie komentarze? Przewodniczący Kolosz, prezes Taras. Ostatnie komentarze. Coś panowie są jeszcze? Znaczy, no, my niestety, bo jakby zawsze tak naszą rolą jest z jednej strony jako media to przekazywać dalej to, co jest ważne dla gospodarki, dla branży. Przy tego typu konferencjach stwarzać pewną platformę do ważnych dyskusji. No, nie my decydujemy i tu rzeczywiście w niektórych branżach, a na pewno jest tak w górnictwie, mamy taki duży niedosyt, że część pytań ja muszę zadawać w zasadzie co roku takich samych i cały czas, nawet jak są odpowiedzi, to potem niestety nie ma działań. Prezes teraz jeszcze chce coś dodać. Podsumowując w kilku słowach, niewątpliwie górnictwo musi zacząć nadprawę od samego siebie. To jest podstawa, a więc musi nastąpić jakiś poziom restrukturyzacji, której i strona społeczna poniesie koszty. Niewątpliwie musi nastąpić również działanie ze strony rządu, a także parlamentu wspierające górnictwo, aby w jakimś określonym czasie mogło dokonać tej restrukturyzacji w miarę możliwości jak najmniej boleśnie. I jednocześnie wszelkie możliwe działania polskich parlamentarzystów, ale na forum Unii Europejskiej musi zagwarantować nam szansę przeprowadzenia tych działań. A więc najpierw w środku, potem na zewnątrz. I w tym kontekście, mając określony pakiet ustaw, można rzeczywiście polskie górnictwo uratować i ono może jeszcze zgodnie z polską polityką energetyczną do 2030 czy 50 roku stanowić ważny element miksu. Ale niestety musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że tak jak wiele innych dziedzin życia gospodarczego, polskie górnictwo wcześniej czy później będzie bardzo mocno ograniczone.